Cześć, cieszę się, że mogę was przywitać w kolejnym odcinku podcastu Słucham Gadam. Nazywam się Kamila Goryszewska i z niepohamowaną radością zapraszam was do wysłuchania rozmowy z pierwszą w Polsce sex coach. Kobietą, która przywraca więź z seksualnością, czyli z Martą Niedźwiecką. Która jest współautorką książki Slow Sex Uwolnij Miłość, pierwszej polskiej publikacji tłumaczącej w prosty sposób tajniki seksu tantrycznego. W swojej codziennej praktyce zawodowej Marta łączy pozorne skrajności, świat umysłu i emocji, racjonalnej wiedzy i intuicyjnych wglądów, działanie i receptywność. Tłumaczy też wiedzę wschodu na język zachodu, a wszystko po to, by ułatwić swoim klientom odnalezienie spokoju i satysfakcji życiowej. Osobiście trwam w zachwycie i pozostaję pod wrażeniem, jak porywająco Marta potrafi przybliżać tematy, którymi zajmuje się zawodowo w swoim podcaście o zmierzchu. Dlatego bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie i będziemy mogli jej teraz razem, wspólnie słuchać. Zapraszam. Moje nagrania znajdziesz na stronie Słucham, Gadam. W swoich rozmowach słucham i gadam z tymi, których przeżycia odbieram jako ważne, ciekawe, praktyczne, trudne lub fascynujące. Najbardziej interesuje mnie subiektywna perspektywa moich rozmówców i doświadczenia, którymi chcą się z nami podzielić. Marta, czy slow sex to jest wolny seks? Powolny zac seks? Zaczynamy od mojego ulubionego laickiego <laughs> pytania. Slow sex to jest seks we właściwym tempie. W, 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 Włosi mówią na to tempo 100 i oznacza ten sposób grania utworu, ten sposób, to tempo i jakby um, dynamikę jedzenia, kochania się, podróżowania, które jest właściwe dla danej rzeczy. I dla jednego slow to będzie bardzo powolny, wielogodzinny seks kontemplacyjny, dla innego to będzie świadomy szybki numerek. Chodzi raczej o stan umysłu niż o odliczanie czasu i jakieś kwantyfikowanie tego, że kwadrans to dużo albo kwadrans to mało. I ja o tym slow seksie z, z radością i z przyjemnością, jak prawiłam, nadal trochę prawie, chociaż mniej, to bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie zrozumieli, że. Oni są w niewoli jakiegoś stereotypu, yy, nie jednego niestety, ale że są w niewoli stereotypu, w którym seks jest wydarzeniem na pograniczu sportu i spuszczenia skrzyża. I przez to zabierają sobie kontakt z seksualnością jako doświadczeniem totalnym, w ogóle jednostkowym. Takim, wiesz, jak filozofowie mówili o Elam vital, o tej sile życia to nasza seksualność to jest elan vital. Tak? My możemy być głęboko seksualnymi istotami i jesteśmy, i nie uprawiać seksu. I jeżeli nie wyjdziemy z takiego właśnie performatywnego, sportowego traktowania numerków, to nigdy nie zobaczymy tego całego oceanu możliwości, który się rozpościera poza tym sposobem myślenia. I to całe gadanie o slow sexie, tam te pięć filarów i w ogóle, i w ogóle, to było trochę takie clintonowskie seksualność, głupku, zamiast tylko seks, żeby przynieść w ogóle ludziom do świadomości, że sama zmiana sposobu myślenia o seksie to już jest tak duża zmiana, że wiele problemów czy wiele wyzwań, z którymi się spotykają, nie tyle, że naprawi się samo, co przestanie być w ogóle obecne. Bo z tej perspektywy, na przykład kwestie satysfakcji seksualnej, które się, są częste i często się o nich mówi, często ludzie mają z nimi problemy, jak ten seks jest świadomy, obecny, nasycony kontaktem, to on nawet nie musi być z jakiejś wielkiej miłości, ale on jest tak karmiący, że pytanie, kto miał orgazm i jaki, zaczyna się robić w ogóle dużo mniej istotne. Nie? I no właśnie, to całe myślenie wynikało z próby przeformatowania jakiegoś takiego paradygmatu myślowego, który my mamy wokół seksu. Poszło jak poszło, no. Ktoś zrozumiał, ktoś nie. <grym> Ale powiedziałaś, że slow sex to jest pięć filarów. Pierwszy z tych filarów to ciało. Ciało. Bo od tego się zaczyna, że my mamy ciało. Że mamy ciało, że ono czuje, że ono jest nami, że to nie jest skafander obleczony na nasze myśli. Jak jesteśmy niemowlętami, to ono jest pierwszym takim kontenerem, który doświadcza czegokolwiek, emocji bardzo głębokich. One są takie niezróżnicowane, tam nie ma tego naszego ulubionego ego, czyli tej części, która obtłumacza, nazywa, kwantyfikuje, ale całe nasze doświadczenie Emocjonalne to jest doświadczenie poprzez ciało. Głowa to jest taki procesor, który to potem próbuje obrobić. I teraz, jak zaczynamy rozwiązywać jakiekolwiek problemy, czy w ogóle próbować coś ze sobą zrobić ze strony głowy, to możemy tylko dojść, wiesz, do granic tego software'u. Pudełko jest bardzo zamknięte. Natomiast, jak zaczniemy uważać na to, że mamy ciało i zaczniemy je jakoś dołączać do tego doświadczenia, które mamy na co dzień, się nagle okazuje, że my w ogóle jesteśmy innymi istotami. W kulturze zachodniej ciało jest z definicji grzeszne. To, to jest spadkobierstwo pomysłów akwinaty, że no popędy, wiesz, pragnienia, emocje, to jest taka zwierzęca część natury i ją trzeba poddać kontroli, ją trzeba jakoś tak zdyscyplinować, umysł ma nas prowadzić, nie wiem, do zbawienia, czystości, jakieś tam w górę ma nas ciągnąć, a my chcemy to zwierzę jakoś zostawić za sobą, no tylko... Po pierwsze, jest to myślenie bardzo religijne i bardzo takie nawet jednostronnie religijne, a po drugie, no ono ma ponad półtora tysiąca lat i może trzeba jakoś weryfikacja, coś działa, nie działa, sprawdziło się, nie sprawdziło, dało dużo tłumień cywilizacyjnych, nerwic, no już się nie mówi nerwicy, ale wiesz, jakichś takich trudności. Możemy jakoś inaczej o sobie myśleć i w tym filarze, który nazwałam ciało. Jest dużo miejsca też na takie rzeczy, które się w kulturze zachodu bardzo mało mieszczą, to znaczy na odejście na przykład od, od performanceu, od, od osiągania. Bo ciało chce mieć dobrze, ciało chce mieć przyjemność, ciało się chce czuć bezpieczne, nasycić się zmysłowo. Ciało ma w nosie, wiesz, nasze rankingi. Ono jest bardziej szczęśliwe, jak jesteśmy wyluzowani nad jeziorem. I pijemy rano kawę i drzewa szumią, niż wtedy, kiedy doświadczamy, nie wiem, gwałtownego wzrostu ilości followersów na Instagramie. Ono ma w nosie tą rywalizację, w której nasza głowa uczestniczy. Dlatego od tego zacząć. Potem jest czas, no, czyli to, czym, od czego zaczęłyśmy, że, że jakby rzeczy mają swój czas i seks ma swój czas i w ogóle seks. Planie ludzkiego życia się zmienia i żeby tak troszeczkę pomyśleć o tym jako kontinuum, że my się rodzimy seksualnie, umieramy seksualnie, potem się dzieją różne rzeczy i że właśnie seks to nie jest wydarzenie piątkowe, tylko jakaś jedna z um, osnów naszej egzystencji, nawet bym powiedziała. Potem idzie świadomość, uważność i świadomość, jako dwie takie jakości, które się na szczęście popularyzują, czyli zrozumienie, że my na autopilocie, w stresie, podporządkowani różnym naszym neurozom, to nie najlepiej operujemy, żeby w ogóle mieć dobre życie emocjonalne ze sobą, a jeszcze z drugim człowiekiem i seksualne to trzeba gdzieś wyhamować i włączyć tą uważność, wiedzę, budowanie doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. I piąty filar to rytuały, bo to jest takie najbardziej, powiedzmy, tantryczno-wschodnie no, taoistyczne też jest, czyli pomysł na to w obszarze seksualności, no bo rytuały zachodu to też mamy. Czyli pomysł na to, że rzeczy robione ciągle, które są pozbawione pewnej wyjątkowej otoczki i, i takich znaczeń, które my nadajemy, robią się nudne i przestają karmić, więc róbmy to właśnie świadomie, uważnie, ale dodajmy to specjalne opakowanie, dlatego że ze sobą sypiamy, a jest szansa, że długo nam się to nie znudzi. No proszę. W życiu bym tak nie pomyślała, wiesz, o rytuałach. Że, że one potrafią nadać wartość czemu, czemuś, co jest powtarzalne i dzięki temu uchronić przed takim znużeniem. Zużyciem, mm -hmm. tak. To jest w ogóle to, co w kulturze widać jako ta erozja rytuału przekłada się na, na takie trudności wspólnotowe. Ja bym nie chciała za dużo mówić o polityce, ale to, jak pomyślisz o tym, gdzie jesteśmy teraz... Powiedzmy politycznie i społecznie, to zawdzięczamy temu, że ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby Polakom dać w pewnym momencie pewne rytualne doświadczenie przeżywania zbiorowego bólu. Ja mówię o miesięcznicach smoleńskich, co do których ja jako oczywiście liberał mam stosunek specyficzny i mam jakąś swoją refleksję na ten temat, ale to było zbiorowe doświadczenie, takie instytucjonalne prawie, które mieściło pewną ogólnonarodową frustrację, zaniepokojenie, pogubienie i nagle zrobiło gigantyczną przestrzeń, no wręcz polityczną, ale najpierw społeczną, do wyrażania pewnych treści. I ja wiem, że, że my mamy z tym problem od czasu, jak Fryderyk powiedział, że Bóg umarł, Boga uśmierciliśmy już jakiś czas temu, to sakrum nam się dewaluuje i nagle jesteśmy tak cywilizacyjnie w takim momencie, że hej, potrzebujemy budowy wspólnoty, Potrzebujemy właśnie robienia pewnych rzeczy, które będziemy robić bardzo długo, takich jak budowanie rodziny, wychowywanie dzieci, nie wiem, właśnie uprawianie seksu, ale posiadanie państwa. I trochę brakuje nam takich, wiesz, fundamentów, na których, na których to można oprzeć. Kiedyś jedną z takich ról podstawowych pełnił dokładnie rytuał. Dni dzieliły się na dokładne kawałki, które były odmierzane dźwiękiem dzwonu. Muszę, Święta kościelne, ale też cały rytuał związany, nie wiem, z zasiewami. No, jakby było mnóstwo takich cyklicznych bądź linearnych, ale doświadczeń dla jednostki, wspólnoty, na których ludzie się mogli po zasadzić i powiedzieć: OK, no to, to wyznacza mi jakiś określony yy, światopogląd. Yy. Horyzont. Ja wiem, co się stanie za pół roku. Ja wiem, do jakiej wspólnoty należy, bo ona się identyfikuje pewnymi kodami. To jest ta wspólnota, która na przykład na Wielkanoc robi te rzeczy. Oczywiście, że z tego wynika też, że mogę nie lubić innej wspólnoty, która na przykład Wielkanocy nie, nie obchodzi, ale że mieliśmy bardzo konkretne punkty podparcia. I koniec rytuału i koniec sakrum w kulturze to jest. Pewno jakiś nieunikniony proces, ale to jest też coś takiego, czego owoce zbieramy teraz i co w życiu jednostki widać bardzo dobrze. Po tym, że na przykład ludzie. O, taki dobry przykład mojego podwórka, ludzie biorą ślub i wydaje im się, że to takie nic. I na przykład że żyliśmy ze sobą 15 lat, wzięliśmy ślub po to, żeby się zarejestrować, i nagle się okazuje, że byliśmy fantastyczną parą, wzięliśmy ślub, nie możemy ze sobą sypiać, nie, nie możemy na siebie patrzeć. Ciągle się kłócimy, w ogóle afera za aferą. Przecież było super, mieszkaliśmy razem, wszystko razem robiliśmy. Zrobiliśmy jakiś papiórek i wszystko jest wywrócone do góry nogami. To nie jest papiórek, to jest bardzo silny rytuał, bardzo konkretnie wnoszący jakości do naszego życia, świadomego i nieświadomego. Dlatego taka próba oswojenia tego indywidualna to jest, wydaje mi się, bardzo takie duże zadanie dla nas, żeby sobie właśnie, wiesz, jakoś przynosić. My to próbujemy robić. W piątek się upijamy na przykład. Wiemy, że w piątek będzie luz, idziemy na imprezę i damy w palnik. No taki rytuał, na jaki możemy się zdobyć. A ja, a ja w slow się gdzieś tam namawiałam na to, żeby pomyśleć trochę tak bardziej kreatywnie i zrobić taki rytuał wokół seksu. Niekoniecznie, że to muszą być świece, bo to wiesz, to jest taki. Jednym świece robią, a drugim świece nie robią. No po prostu. Jedni będą słuchali muzyki, wiesz, na misach tybetańskich, dźwięków granych, a drudzy będą potrzebowali słuchać Ramsteina. Ja nawet chyba bardziej jestem w Ramsteinowej grupie, ale coś, nie? coś, co jest ekspresją ja, coś, co daje to opakowanie, ten format, coś, co czyni z tej chwili wyjątkowe doświadczenie. Ale wiesz co, jeszcze bym wróciła do tego ślubu, który nagle, wiesz, spowodował, że te dwa wektory się rozeszły. rozeszły. Z Twojego doświadczenia, czy z sytuacji, z którymi się zetknęłaś, jaka moc była tego rytuału, co on spowodował, co tam się wydarzyło, co się może wydarzyć? No, na przykład bardzo często osoby, które tego doświadczają, nie biorą pod uwagę faktu, że oto zobowiązały się czymś, co jest przysięgą. I to jest coś w świecie zdewaluowanych takich obietnic, dobra zadzwonię, przysięga ma swój ciężar gatunkowy i całe to wydarzenie o to przysięganie oparte, to jest dla naszej nieświadomości bardzo głęboki komunikat, tu się coś wydarzyło. I na przykład może to uruchomić, nie musi, ale może. Gigantyczny lęk przed bliskością, zaangażowaniem, taki, który do tej pory drzymał w ukryciu, bo przecież w każdej chwili mogę wyjść i, i zamknąć ze za sobą drzwi. Więc nie wychodzę i tego nie robię, a teraz już tak bardzo, no, teoretycznie mogę. No właśnie, tylko że nasza psychika wcale nie jest taka, wiesz, taka racjonalna, linearna, taka przyczynowo-skutkowa, ona ma jakiś swój wewnętrzny porządek i on bardzo często jest bardziej z takiej właśnie przestrzeni mitu, symboli. Czasami, jak próbuję to wytłumaczyć moim klientom, to używam różnych metafor ze świata fantazy, bo tam bardzo dużo jest rzeczy opartych o symbolikę nieświadomości niż z takiego przyczynowo-skutkowego myślenia. No przecież nadal możemy podzielić majątek, przecież nadal możemy sprzedać to mieszkanie, mieszkać oddzielnie, nic się nie stało. Owszem, stało się bardzo dużo. Właśnie teraz masz erupcję swojego lęku przed zaangażowaniem i on też ma, albo ona ma, i to jest to, gdzie się znaleźliście, bo nagle do was dotarło, że to jest relacja na życie, że właśnie przysięgliście sobie, że będziecie ze sobą na całe życie. To bardzo ciekawy rewers z kolei innego typu sytuacji, że wiele rzeczy się w parze nie układa. I teraz, jak już będzie ten ślub, no to myślenie wtedy, magiczne, tak, tak. To tak to wtedy tak. się wtedy, tak. <laughs> no, to, ale to zobacz, to też jest. W tym myśleniu magicznym też ślub pełni rolę tego magicznego punktu przejścia. Tak? Mówimy o rytuałach przejścia, czyli, że przedtem. Jakieś rzeczy były chaotyczne, nieuporządkowane, nie dawały rady, ale jak my to zrobimy, to już będzie dobrze, bo to jest gwarant rzeczy, żeby było dobrze. Dokładnie tak jak mówisz o rewers, ale to jest w tym miejscu wydarzenie, jakim jest ślub, nawet jak to jest cywilny, wiesz, w lesie po prostu i nie ma nic wspólnego z przestrzenią religijną, to i tak to jest symbol, i tak to jest wydarzenie wewnętrzne. Ja w ogóle namawiam do doceniania takich rzeczy. Nie każdy musi brać ślub w ogóle, to jest jakiś ten, ale żeby widzieć, że czasami choroba potrafi mieć takie miejsce w życiu człowieka, takiego, że żyje na jakimś na jakieś nieświadomce do pewnego momentu, w różnych takich trudnych swoich procesach, które no są uciekanie od siebie, jak to wszyscy robimy, bo to nie tak, że jakiś ktoś tego nie robi, ale no powiedzmy, żyje w jakiejś mgle i się pojawia choroba albo na przykład wypadek. W momencie, w którym to się dzieje, no to oczywiście jest bardzo trudne, ale bardzo wiele osób mówi o takich doświadczeniach zdrowotnych granicznych, jako o takim momencie przejścia, że oni sobie zdali sprawę z rzeczy. Które w ogóle nie były obecne w ich wcześniejszym doświadczeniu, że do nich zdali sobie sprawę, że są śmiertelni, zdali sobie sprawę, co jest ważne, no mają taki reality check. Czyli że ta choroba zadziałała jak taki rytuał przejścia, i oni są w innym obszarze, jakby skoczyli na inny level w, w grze. No, już są kawałeczek dalej. I fajnie jest robić sobie w życiu tak, żeby te rytuały ustawiać samemu i czerpać z nich świadomie. Takie dobrze, nie wiem, zaprojektowane to złe słowo, zharmonizowane z, w, ze, swoim, ze swoją dynamiką wewnętrzną. I to jest bardzo indywidualne, bardzo. Myślę, że warto podkreślić to, że powiedziałeś, że to jest bardzo indywidualne, bo. No bo to też wymaga, żeby zobaczyć, co mi sprawia przyjemność. Jaki jestem, jaka jestem. Czego potrzebuję, w jakich sytuacjach się czuję dobrze. Um, tak jak powiedziałaś, dla jednej osoby świece będą super, inną osobę będą drażniły. A dla jednej osoby super seks to będzie właśnie w łóżku, a dla kogoś innego po prostu w przyrodzie. Na przykład. <laughs> tak, tak, tak. No ale to teraz dotykasz w ogóle czegoś takiego, że jako Polacy my bardzo mało wiemy o swoim seksie. Swoim. Mamy taki, wiesz, taki obraz filmowo, medialno, pitu, pitu, coś tam. Taka sklejka, kolaż. Mało to o nas, mało to o naszych potrzebach, mało tam naszych partnerów, partnerek. Dużo wyobrażeń. To nazywam insta-wyobrażenia, czyli takie totalnie, wiesz, wykrowane, ofiltrowane, wiesz, dobrze podkadrowane, nic nikomu nie wystaje, wszystko wygląda dobrze, super. I odnosimy się trochę do tego kolażu, jakby to była prawda, a to bardzo daleki od prawdy, jest to fantazmat. I, I zapominamy o tym, że są jakieś nasze potrzeby i że one są spokojne i że trzeba się nimi zajmować i że one są bardzo nasze. To znaczy, że my w seksie jesteśmy niezwykle indywidualni. To na przykład stąd wynika wielka trudność z ustawieniem zdrowych norm dla seksualności. No bo naprawdę to jest taka przestrzeń ekspresji ja jak sztuka prawie. I ludzie mają różnie. I to nie, nie to tylko chodzi o to, nie wiem, czy kogoś grzeje przemoc, czy nie, bo to już są takie, wiesz, to już takie są duże rzeczy, ale jedni lubią trochę bardziej tak, a drudzy lubią trochę bardziej tak, a jeszcze inni, jak się na chwilę nad sobą zadumają, to pomyślą, że 10 lat temu to w ogóle właśnie robili w przyrodzie, a teraz to coś tam, a za 10 lat to będzie w ogóle coś innego, że my się zmieniamy. Że my się zmieniamy i ta seksualność to również się, się, się bardzo, zmienia. Bardzo. Bardzo, że ona nie jest tak fix, że, że to nie jest właśnie taka klatka z Insta zatrzymana, wiesz, piękna pani z pięknym panem, albo pani, piękne panie czy piękni panowie razem. Tylko, że to jest kontinuum, yy, zmienne w czasie. Mało tego według mnie to jeszcze jest tak że ta seksualność jest różna w zależności od tego, z kim ją realizujemy, bo różne rzeczy w nas uruchamia I drugi człowiek, i, prawda? I w ogóle jakości się współtworzą zupełnie inne, bo z jednymi mamy takie dynamiki, a z drugimi mamy takie dynamiki, że to jest fantastyczne. I trochę wiesz, z tego miejsca przypinanie tego do jakiejś normy, do jakiegoś, że to ma być tak, a tak jest dobrze, a tak jest niedobrze. No, dla mnie jest absolutnie absurdalne. Tylko, że to jest absurdalne z miejsca osoby, która sobie przetrawiła te wszystkie historie związane z właśnie wpływem kultury na jednostkę. Yy, dlatego ja tak o tym trąbię wszędzie. Yy, żeby, żeby patrzeć, co nam kultura robi. Patrzeć, jak jesteśmy formatowani przez social media, przez znajomych, przez, przez przekazy różne domowe, religijne. Bo jak tego nie zobaczymy, to nieustannie nie my myślimy, tylko nam się myśli. Nie jest to indywidualny proces. Tak, ale jesteśmy cały czas blisko ciała. I ja bym jeszcze do tego ciała chciała wrócić i w związku z twoją i Hanny Redlewskiej książką Slow Sex Grażyna Plebanek po przeczytaniu tej książki napisała: Tyle mitów narosło wokół ciała, że grzeszne, brudne, ślepe w porywach. Tymczasem ciało to my. Ta książka nam je oddaje. Czytałam ją z wielką ulgą, bo dał mi w kość nieszczęsny dualizm gorsze ciało, lepszy umysł. Pokazuje, jak się sobą cieszyć jak się zatrzymać na chwilę i zachwycić jak szanować siebie i innych przez ciało, dzięki ciału jak przywrócić z nim łączność jak je rozumieć jak poczuć siebie lektura obowiązkowa. Jak to przeczytałam wtedy, to się zarumieniłam, ale dalej mi miło. No i tu, wiesz co, już tak um, chciałam zapytać, czym dla ciebie jest ciało, ale przede wszystkim w jaki sposób ty je oddajesz czytelnikom i uczestnikom twoich warsztatów, klientom? Uuu, uh, a ile mamy godzin na odpowiedź? <grym> czym dla mnie jest ciało? Dla mnie ciało jest punktem wyjścia. Tutaj jest chwila na prywatę niedźwiedzkiej. Ja jestem skrajnie intelektualnym typem. Takim, tak naprawdę skrajnie intelektualnym typem, który bardzo długo żył, nie wiedząc, że, że ma mózg noszony na ciele, bo wydawało mu się, że ma tylko mózg. Wiesz, przemieszcza się na takich pajęczych nóżkach <laughs> głowa w słoiczku i tutaj pajęcze nóżki. I na to się oczywiście składało dużo rzeczy, to w sumie nie jest ważne w tej opowieści, ale ważne jest to, że poprzez kilka doświadczeń związanych z ciałem pośród których były bardzo różne, od macierzyństwa przez yy, nurkowanie i takie mniej lub bardziej metafizyczne, mniej lub bardziej po prostu prozaiczne. Ja na, na tyle byłam bystrym intelektualistą, że do mnie wpadło, czyli już mnie oświeciło, że ja, mi czegoś brakuje. Tak? Że, jakby, że ten cały system, on generalnie fajnie działa, tylko są takie miejsca, że on się wywraca. Nie, jakby nie potrafi odpowiedzieć na pewne pytania. Na przykład nie potrafi odpowiedzieć, tu przykład macierzyństwa, nie potrafi odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego ja doświadczając mojego dziecka jako kobieta, która je kocha i pragnęła je mieć, przeżywam tak wielkie napięcie psychiczne w tej bezpośredniej relacji z tym małym człowiekiem. I to napięcie jest niefajne, i to napięcie mnie przeraża, i to napięcie się odbija na tym dziecku, bo ono jakoś jest ze mną w tym napięciu. No, i wiesz, jako intelektualista musiałam sobie zadać pytanie, dlaczego do cholery system, który tak dobrze działał w mojej głowie, jak dobrze jest opisany i, i, i w ogóle, no, jednak nie działa. Rozumiesz. Skuteczność jest miarą, miarą prawdy. Tak. <laughs> Staje albo nie staje, no to tutaj było niestawane. No i zaczęłam to jakoś mocno eksplorować różnymi metodami. Ja wracałam do ciała i ciało wracało do mnie. I to jest jakaś dosyć skomplikowana droga, żeby nie było, że tu ja, ja jestem właścicielką y, jednego prostego rozwiązania, które da się zaaplikować każdemu. Ale ta droga po pierwsze że ulepiła jakiś mój alternatywny sposób myślenia, a po drugie udowodniła mi, że po prostu się da. Czyli, że da się normalną kobietę, znaczy normalną, pewno normalna nigdy nie była specjalnie, ale taką normalnie zeschizowaną kobietę z Warszawy, wiesz, z dużego miasta, taką normalnie podcinaną, normalnie pozamykaną, przeciągnąć przez różne doświadczenia i spowodować, że ona jest w relatywnie dobrym miejscu, myślę, z ciałem, seksualnością, w ogóle taką drożnością emocjonalno-energetyczną. Co więcej, na tyle dobrym, że na koniec zostaje terapeutą i mieści emocje innych ludzi. Że to się da zrobić, tak? Czyli że to nie jest jakiś teoretyczny koncept, bo tam ktoś napisał, że o drodzy państwo, w celu odbycia skutecznej terapii musimy tam, nie wiem, zintegrować doświadczenie ciała, bo to nic nie znaczy, tylko że to jest, wiesz, mięso. Dla mnie to jest bardzo konkretne doświadczenie. I teraz jak ja to robię? No i oczywiście robię to różnymi metodami, w zależności od tego, kto do mnie przychodzi, w jakim miejscu i jakie mam możliwości, ale najczęściej zaczyna się od takich bardzo prostych pytań, to znaczy, co ty czujesz. Jak się ze klientem, klientką w gabinecie. I odpowiedzi na początku zawsze są o myśleniu. Czyli ja pytam kogoś, co ty czujesz. On mówi: No, myślę, że, na, że coś tam ja mówię, nie Nie. Dobra, stop. Ale co ty czujesz? Nie co ty myślisz. Ale jak to, co ja czuję? Ja mówię, no, co teraz czuję twoje ciało? Ale jak to słyszycie? Ja mówię, no co masz w klatce piersiowej? Eee, zacisk. Aha. A w brzuchu? Eee, nie wiem. No, coś tam pewno jest, nie? Eee, też zacisk. To, co to jest? Nie wiem. Ty mi powiedz. Zapada pełna napięcia, cisza, i ja mówię, no dobrze, to jaka to jest emocja, którą teraz masz. No i ta emocja zacisk w klatce piersiowej, i zacisk w brzuchu, to jest lęk. I on jest duży i wszyscy wokół. My chodzimy z gigantycznym lękiem, przeżywanym nieustannie od momentu obudzenia się Są, Ja znam ludzi, którzy się budzą z zaciśniętym gardłem, z zaciśniętymi szczękami, potrafią się rozpłakać po, 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 po obudzeniu. Tak? czyli że pierwsza, wiesz, pierwszy moment zyskania przetomnej świadomości jest tak bolesny i tak dojmujący, że aż powoduje płacz, albo przynajmniej pragnienie płaczu, bo ten płacz się może z różnych powodów nie wydostać. I my wracamy do takich najprostszych rzeczy. A potem dopiero są jakieś, wiesz, historie nie wiadomo jakie, czy tam, nie wiem, jakieś szkolenie tej kompetencji czucia tego ciała, czy też w ogóle jakieś, nie wiem, pomysły związane z seksualnością, jak ktoś rzeczywiście chce iść w tą stronę jakoś nad energią seksualną pracować, ale najpierw to jest po prostu zauważenie tego, że my, je... tak, jak my tu siedzimy, ja na przykład wiem, że jak weszłam do Ciebie na tą rozmowę, to poczułam komfort, nie? Dobrze nam się gadało, fajnie nam zaskoczyło. Siedzę na tej kanapie, mam rozluźnioną przeponę, rozumiesz, nie, nie mam napięcia na karku, fajnie nam się gada, patrzymy na siebie. Ja wiem, co czuje moje ciało, ja wiem, że jestem w komforcie. Oczywiście jestem skupiona, bo chcę jakoś być w kontakcie z Tobą i dobrze odpowiadać na te pytania. Ale w normalnych warunkach my te wszystkie rzeczy robimy na kompletnym nieświadomku. I ta droga do ciała to jest przede wszystkim zobaczenie tego, że my je na co dzień mamy. Że ono jest zalęknione, że ono się często złości, nie wie dlaczego, że my temu nie poświęcamy uwagi, że te gigantyczne napięcia się kumulują, więc my na przykład wieczorem możemy tylko się napić, albo tylko obejrzeć serial, albo tylko myśleć o seksie, bo, bo nie mamy w ogóle takich narzędzi, wiesz, w portfolio, żeby jakoś te napięcia psychiczne rozładować. I że ta opieka to jest trochę tak, jak opieka nad niemowlęciem na początku, że tak, jak matka się opiekuje niemowlęciem, patrząc cały czas, co się dzieje z jego ciałem, bo nie ma innej metody kontaktu, tak? Czyli to ciałko jest rozluźnione, baby se leży i tam coś, eee, znaczy spoko. Ciałko się napina, oczka się robią takie trochę bardziej niespokojne, albo jakiś grymas, albo nie daj Boże, płacz, lecimy, no bo tu się coś dzieje. To trochę uczę swoich klientów na początku traktować to ciało z takiego miejsca. Co ono mówi? A dlaczego się zezłościłaś? Jaki jest powód? No bo, no, bo, no bo to już któryś raz, ale co tam się dla ciebie wydarzyło? Nie? No bo, bo on mnie nie szanuje, na przykład. Cokolwiek, jakakolwiek sytuacja, albo tam, bo oni tak zawsze, ale co oni zawsze? Złość to jest taka emocja, która nam dużo mówi o granicach. Co w tym doświadczeniu było dla ciebie naruszające, że poczułaś złość? Żeby w ogóle wiedzieć, wiesz, że z nami się dzieją rzeczy i ich jest multum. Ale tutaj też dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, mówiąc o tym, jak na przykład mama obserwuje swoje dziecko. Obserwujemy swojego szefa, partnera. Ja mam takie wrażenie i takie doświadczenie z ludźmi i sama ze sobą przede wszystkim, że bardzo szybko byłam uczona i też się sama uczyłam. Obserwować innych i doświadczać tego, co oni przeżywają, co się z nimi dzieje, co im jest potrzebne, co dobrze byłoby dla nich zrobić, czego im brakuje, czego oni oczekują. Natomiast w ogóle nie ma tej opcji zwrócenia czujki, w drugą stronę. Do się do siebie, tak. Po pierwsze jesteś kobietą, ale... No sorry. Tak? Czyli u nas znowu kultura, nie? U nas kultura uczy kobiety, że mają się opiekować całym otoczeniem. I to widać w piaskownicy. Jak się dzieci bawią... Jak państwo nie wierzą, to proszę tam na najbliższy ogródek Jordanowski w celach poznawczych na kwadransik się udać i zobaczyć, co się dzieje w piaskownicy. W piaskownicy jak się coś dzieje chłopcu, to komunikaty są takie rywalizacyjne, za, za właśnie zaznaczające granice, ale też takie ksobne bardzo, typu zachęcanie do zrobienia czegoś dla siebie, poradzenia sobie, takie one są z pewnego miejsca budujące, z pewnego nie, no ale są takie tam get a grip, nie? Young man tutaj, trzymaj się w pionie, a do dziewczynki jest o dzieleniu się, o opiekowaniu się innymi, o zwracaniu uwagi na młodsze rodzeństwo, albo na inne dzieci w, tam, w, w piaskownicy, o takiej właśnie nieustannej radarowej wręcz czujności polowanie na czerwony październik. Leci ci taki ping, bo tam gdzieś po drugiej stronie piaskownicy jakaś dziewczynka się rozbeczała i ty już jesteś w ogniu. Co ja mam z tą sytuacją wspólnego? I my tak rośniemy kobiety w Polsce. I potrzebujemy z siebie to zrzucić, bo to jest absolutnie dysfunkcyjne, tak? że to w ogóle tak niczemu nie służy, że matko, dlatego Polki są takie umordowane, no bo no wiesz, no ile można bytów obsługiwać w ciągu 24-godzinnej doby, jak masz, pomijając swoje nieobsłużone potrzeby, ale jak masz rodzinę na przykład, taką własną typu tam partnera, partnerkę, dzieci albo nie... Tą generacyjnie starszą jakieś tam nie wiem, rodzeństwo rodziców, którzy też bardzo często potrafią być roszczeniowi do granic bólu, znajomych, robotę, wyzwania, to, to przecież jak idziesz spać, to, to cię w ogóle nie ma, nie? bo wszystko jest rozdane. I jest jeszcze jeden bardzo trudny kawałek, że bardzo wiele rodzin w tym kraju to są rodziny dysfunkcyjne. To znaczy, że my rodzimy, rośniemy w rodzinach dysfunkcyjnych. I dysfunkcją może być alkohol, ale dysfunkcją może być pracocholizm, nieobecni rodzice, no różne formy no właśnie dysfunkcji rodzinnych. I teraz w tych rodzinach dzieci, zamiast żyć jak tacy szczęśliwi idioci zajęci sobą, te dzieci się bardzo wcześnie uczą, niezależnie od płci w zasadzie, chociaż dziewczynki oczywiście troszkę bardziej, że one mają łowić z zewnątrz komunikaty o nadchodzącym zagrożeniu. Bo na przykład pracocholiczny ojciec, on nie pije. To potrafi być fantastyczny, nie wiem, sprawczy facet, który nie wiem, ma firmy i ten, tylko on przychodzi do domu zmordowany, wściekły, bo dawno ma przejechane swoje limity wytrzymałości. Więc dzieciaki się dostrajają do tego, co tu się będzie działo. Nie? Już są w radarze, już jest polowanie na czerwony październik, po mimice widzą, w jakiej formie jest ojciec, więc schodzą mu z drogi. Jak przychodzi weekend, to ten ojciec dyscyplinuje, próbuje w sobotę i w niedzielę nadrobić cały proces wychowawczy. no Tam różne rzeczy trudne się mogą dziać. To jest po prostu taki przykład, wiesz, od czapki, ale to jest nagminne. Więc one też mu schodzą z drogi, no bo kto chce być wychowywany, wiesz, w sobotę rano, jak normalny człowiek, chciałby jednak poleżeć i pośmierdzić. Przychodzi poniedziałek on wraca do roboty, więc jest ufną, ale w jak wieczorem z roboty wróci, znowu trzeba łapać. Radarem te sygnały, czy przemęczona matka nie ma dosyć, czy właśnie zeschizowany, dojechany ojciec nie, właśnie zaraz nie wybuchnie. I te dzieci się szkolą na taką partyzankę emocjonalną, czyli tak, oczy dookoła głowy. Oczy dookoła głowy. Ja myślę, że ja się kiedyś to taki gorzki śmiech myślałam właśnie o tym, że to specjalnie właśnie w przedszkolu dzieci uczą się i śpiewają piosenkę stary niedźwiedź mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. I to jest właśnie takie pobudzenie czujności. Czujny będzie jak czekista. I to może zrobić alkohol, to może zrobić pracoholizm, to może zrobić jakiś inny rodzaj dysfunkcji, to może zrobić matka w depresji na przykład, bo dzieci wtedy wiesz, też się starają bardzo mocno współgrać z tym stanem psychicznym rodzica. Narcystyczna I, narcystyczna, mama. narcystyczna mama czy ta, narcystyczny ta. ojciec. No może być naprawdę, opcji mamy dużo do wyboru i takie dzieci będą biegały po świecie potem jako dorośli ludzie i będą miały oczy dookoła głowy, ale nie ze świadomości i z uważności, to nie jest ten Bóg Janus, który wiesz patrzy na cztery strony świata dlatego, że w każdej jest równo obecny, tylko to jest taki wystraszony szczurek z kortyzolem rozbujanym na maksa, który... Po prostu łowi zagrożenia. I teraz trzeba pomyśleć o tym, że nasz mózg ewolucyjnie jest w ogóle wyczulony na zagrożenia. To znaczy, myśmy przetrwali, odnieśli sukces ewolucyjny, dlatego że mamy taki mózg, który uwielbia szukać dziury w całym. Więc jak go dostroimy do tego, wiesz, zrobimy sobie takie filtry poznawcze i tacy wydyganie chodzimy po świecie. No to, to jest taka konstrukcja że naprawdę Na nie czasu, nie siły, nie czasy, siły. tam w ogóle nie mam myśli o przyjemności. I to też jest bardzo autodestrukcyjna konstrukcja, bo to jest o nieustannym napięciu, o osiąganiu, o udowadnianiu, o zaspokajaniu właśnie potrzeb innych ludzi. Kompletnie tam nie ma tej osoby. I to nie jest jej wina, tylko mm. że czasem z tego miejsca jest bardzo trudno zobaczyć siebie, no jako, nie, nie, nie chcę użyć słowa ofiarę, ale bo bardzo go nie lubię, no ale jednak taką osobę, której coś zrobiono bez jej wiedzy o tym, co się wydarzyło. Mhm, ale wiesz co, też myślę sobie, że w tej historii jest dużo o tym, że na dany etap, dane zachowania po prostu zapewniły komuś przeżycie. Oczywiście. Czyli będąc dzieckiem, reagowałam w taki, w taki sposób. Dzięki temu nie wiem, nie dostało mi się od rodziców, albo dzięki temu rodzice byli bardziej zadowoleni i dzięki temu ja mogłam odetchnąć. I to spowodowało, że ja przeżyłam. W, moim, w mojej podświadomości zapisało się, że takie, taka strategia doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Ja myślę, że też cała trudność polega na tym, żeby się regularnie jakby podchodzić do bramki i robić sprawdzam, czy ja na, tą następną, na ten następny etap podróży potrzebuję tego ekwipunku, tych narzędzi. No, Te dobre zachowań, czy tak. mam widzę? Czy mam wizę, ale też, czy jakby to, że byłam 20 lat wśród Eskimosów, to czy ja teraz jadąc na Malediwy potrzebuję futra sfoki? Tak, tak. I teraz jest jeszcze, ja bym powiedziała, jest jeszcze gorzej, bo w psychologii mówimy o pierwszych i drugich liniach obrony. Są takie bardzo stare obrony, te takie, które się tworzą na samym początku. No i je można tylko sieknąć terapeutycznie. No niestety tutaj złe wiadomości są takie, że samemu się nie jesteśmy w stanie skonfrontować z takimi najstarszymi mechanizmami, dzięki którym przetrwaliśmy. Natomiast są te drugie linie obrony z ego. Na przykład taką linią obrony jest narcyzm czy perfekcjonizm, córeczka tatusia, wiecznie chore dziecko, które my bardzo często utożsamiamy z nami, to znaczy my im nadajemy, znaczy myślimy, że to jesteśmy my. Rozumiesz, chodzimy od 25-35 lat z dwoma nogami w Gipsie i jedną ręką na tym blaku, idziemy do terapeuty i terapeuta mówi: Pani Marto, ma Pani jedną rękę na tym blaku, brakuje Pani jednego oka, a dwie nogi ma Pani w Gipsie. I ja? I wiesz, i, i ja? To jest moja tożsamość, to jest moja osobowość, to jestem. Ten... W ogóle nie dotykaj mi tego. A terapeuta na to patrzy i mówi: ale Ta ręka nadal jest na tym blaku. No, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy krzyczeć albo płakać, to ona jest na tym blaku. To jest pomost, który miał jej pomóc się zagoić 25 lat temu, czy 35 lat temu, czy 45 lat temu, ale ten blak jest niepotrzebny. I teraz duża część, wbrew pozorom terapii wokół seksualności, jako terapii, która dotyka najbardziej delikatnych kawałków ja i emocji, to jest o zdejmowaniu tych konstruktów. Czyli wyjściu na przykład z tych nóżek w gipsie, i zrehabilitowaniu tych nóżek tak, żeby one tuptały same i tam, wiesz, mięśnie się odbudowały, i odrzuceniu tego gipsu jako czegoś absolutnie niepotrzebnego. I to się da, wracając do początku naszej rozmowy, zrobić tylko z uwzględnieniem ciała, bo te wszystkie stare doświadczenia zostają nam w ciele w postaci napięć mięśniowych i pewnych wzorców zachowań. I one są tak samo świadome, bo wiemy na przykład, że w jakichś sytuacjach mamy tendencję do wybuchania gniewem, jak i automatyczne, bo spróbuj we wziąć i nie wybuchać gniewem w tych sytuacjach, tak po prostu, bez ćwiczenia i zobaczysz, jakie to trudne. Dlatego jakoś w ogóle myślenie o seksualności jako o rzeczy, takiej wiesz, wypreparowanej z rzeczywistości, o takim, no mówię, piątkowym wydarzeniu po dwóch kieliszkach czy trzech kieliszkach wina, jest czymś mi dramatycznie odległym. Znaczy, ja się w ogóle takim seksem nie zajmuję. Ja się w ogóle nie zajmuję naprawianiem seksu, takiego, co zrobić, żeby ktoś miał erekcję, albo co zrobić, żeby tam, nie wiem, orgazmów było więcej. W, w ogóle mnie to nie interesuje, szczerze. Nie interesuje taka praca nad seksualnością, w której człowiek taki udrożniony, wiesz, skontaktowany ze sobą, taki żywy, czujący, dostrojony do przyjemności, idzie i robi se sam. I decyduje o tym, kiedy mu staje, kiedy mu nie staje, jakie chce mieć orgazmy, z kim, na jakich zasadach i w ogóle wiesz, jakby robi se sam, ale robi se sam z miejsca świadomości, właśnie wolności od tych obron, bardzo głębokiego kontaktu ze swoimi emocjami, bo co byśmy nie chcieli i jakbyśmy tego nie obtańcowywali w takiej popularnej narracji, seks jest związany z emocjami. Koniec. Możemy udawać, że nie. I my, u kobiet i u mężczyzn. I u kobiet i u mężczyzn. I, I naprawdę wazopresyna tam jest, więc jak się z kimś prześpimy i będzie bardzo fajnie, to nawet jeżeli wiemy, że to jest Tinder i że to jest na jeden raz, to jak spędzimy noc w łóżku i obudzimy się obok tej drugiej osoby, to wazopresyna zrobi swoją robotę i powstanie przywiązanie. I możemy tańczyć z tym, nazywać to, wypierać, robić różne historie, ale ono tam będzie. To nie jest ani to nie jest profeministyczne, to nie jest antytinderowe, to po prostu takie jest. Nie? Potrzebujemy się jakoś wpisać w świat, w którym żyjemy z naszą seksualnością, taką, jaką jest. I dlatego moim zdaniem to w ogóle nie jest obzykaniu, tylko to jest o świadomości, że jak naprawiamy samo obzykanie, czyli robimy takie rzeczy, wiesz, żeby usprawnić ten technologiczny proces spotykania się z drugą osobą, tam nie wiem, nauczyć się 35 pozycji, które przy przodozgięciu albo tyło zgięciu dają efekt pobudzenia strefy G, coś tam, to się koncentrujemy na, kompletnie na mechanice tego doświadczenia. I znowu nasza psychika, nasze ciało, nasze emocje zostają z tyłu. A się serio zrobiło. Ale przypomniałam sobie, moja babcia zawsze mówiła paznokieć brudny, ale umalowany. <grym> <laughs> Albo jeszcze lepiej, też gówno zawinięte w papierek, które udaje cukierek. Chodzi o to, że ty skupiasz się na tym, z czego ta seksualność wypływa. Na tym, co w nas. A nie na naczynku, jo. do którego go wlejemy, bo to już jest tak indywidualne, że jeden będzie chciał je nosić w wiaderku, inni w, inni w kanisterku, a jeszcze inni w garstce. I w ogóle nic mi do tego. Ty się zajmujesz piecem, a jakie ciasto sobie ktoś upie? Proszę. <laughs> Proszę. Mhm. Tak, jestem z dunem. Mm. Z dunką. <laughs> Ale przyznasz, że w takiej komunikacji gazetowo-poradnikowej bardzo często dowiadujemy się, że seksualność to jest pewien zespół zachowań, które powinny następować z określoną częstotliwością, w określonych ubraniach. Tak. Co więcej, one się powinny jakoś kończyć. Mhm. taki terror orgazmu, który no większość jakichś tam świadomych seksuologów czy, czy ludzi pracujących z seksualnością w ogóle jakoś to piętnuje. Ale my Mamy trochę tego orgazmu, jak, jak my kobiety, że te, przez wiele lat się o żeńskich orgazmach w ogóle nie mówiło. A jak się już zaczęło mówić... No to jak ja... nie masz! Ja kiedyś popełniłam taki bon mot, który bardzo lubię, więc go jeszcze czasem powtarzam, że, że seks zrobiony dla samego orgazmu to jest jak wspinaczka na Monteverest, żeby sobie cyknąć selfie. Okej, okay, dobra, ktoś to robi, ale nie czuję, że tam jest tyle rzeczy po drodze... I jak ktoś się gdzieś wspinał, albo w ogóle miał takie doświadczenie, na przykład, nie wiem, z naturą, z wodą, z czymkolwiek, nie wiem, nurkował, fruwał, że najpierw oczywiście myśli o tym Everestzie jakimś wyimaginowanym, zaczyna do niego dążyć i to jest cała podróż, która uczy mnóstwa rzeczy, cierpliwości, zrozum, no, po prostu mnóstwa jakości, które zaczynają odżywiać istotę tego człowieka, tak? Jakoś w ogóle otwierają go na zupełnie inne doświadczenia, poszerzają mu świadomość. To potem to wejście na Monteverest, to jest jakiś ja nie mówię, że to jest nieważne, tak jak orgazm ma swoje znaczenie i jest fajny. Tylko nie jest jedyną rzeczą, po którą, dla której ludzie uprawiają seks. I oczywiście taka medialna narracja o seksie ona wykorzystuje, jak większość takich medialnych narracji, niesłychanie uproszczone, wiesz, myślenie o rzeczach Mm. takie jak przestraszyć jak, jak clickbait y, drama śmierć wypadek y, jakieś takie wiesz grozy seks plotka kawałek gołego ciała i co jeszcze clickbaituje no myślę że to jest rzeczy naj, najlepiej, tak czyli eros i tanatos że to nas porusza bo tam się że coś dzieje w ogóle może się jakoś z tym <laughs> coś nam zrobi w środku i te przekazy są super uproszczone i o, dobra no jak one by takie były no bo media muszą zarabiać pieniądze i ja trochę wzruszam ramionami, no i whatever. To by takie były, ale my w nie wierzymy mhm, i się porównujemy. Tak. I w ogóle lepimy sobie, znowu wracam do tego kolażu, o którym mówiłam, lepimy sobie ten wewnętrzny wizerunek seksu, ten kolaż, ten obraz na podstawie tych takich wiesz, skrajnych uproszczeń. No i potem są tragedie, no bo w ogóle, że całe nasze życie wewnętrzne jest znacznie bardziej skomplikowane niż to, że czy tam komuś, nie wiem, się dzieją rzeczy fizjologicznie w ten sposób czy w tamte. Ale czyli ty jako terapeutka też jesteś taką ekipą remontową, która tak zdrapuje, tak po prostu sz, sz, szpachlujesz te pamiętasz, przekonania. Pamiętasz, jak takie dwie figury, które mogą pomóc to jakoś zrozumieć. Pamiętasz, jak y, do Sherlocka Watson sprowadza kolejnych klientów i Sherlock, tak yy, boring, yy, boring, yy, twoja żona cię zdradza. Yy. Wyjechał z kochanką. Po pierwszych w ogóle tam. No dobra, ja nie, nie mam także po pierwszych słowach, żeby tu nie budować jakiejś iluzji, że po pierwszych słowach moich klientów ja już wiem wszystko i to by było niedobrze, jakbym wiedziała, nie wiedziała. Ale to jest trochę taka detektywistyczna robota, bo jak przychodzi do mnie klient czy klientka, to on ma jakieś wyobrażenie o sobie. I w nie wierzy, i to jest OK, bo każdy ma do tego prawo, ale to wyobrażenie to jest właśnie zlepek jakichś tam przekonań, obron, niepewności, pewności różnych rzeczy. I teraz my potrzebujemy łagodnie to w komplecie dwuosobowym czy trzy, bo z prawami też pracuję, zdekonstruować ten wizerunek, żeby dotrzeć do tych prawdziwych historii. I te prawdziwe historie są bardzo proste, ale bardzo trudne. Tam jest na przykład brak miłości. Albo jakieś super trudne doświadczenia. I one są wspólne dla gatunku ludzkiego, sorry. Tu się nie, nie różnimy tak bardzo. Natomiast ludzie przychodzą z narracjami, i teraz trzeba ich z tych narracji wykopać. To trochę tak jak chaos, który dostaje, wiesz. Plik dokumentów i mówi: e, nie, nie, nie. a w ogóle to ma tam jakiegoś pasożyta z Ameryki Południowej. Nie? Co w ogóle na początku w serialu, jak to oglądamy, brzmi abstrakcyjnie, a potem się okazuje, że chaos ma zawsze rację, ponieważ jest chaosem. No i ja nie mam tak dobrze, nie zawsze mam rację, ale taka jest robota, czyli że klient w dobrej wierze przynosi bardzo dużo opowieści o sobie, i my musimy powolutku, z szacunkiem dla jego doświadczeń, wyłuskać to, co jest istotą tego doświadczenia, o co tam naprawdę chodzi, zedrzeć trochę te warstwy, ale też no, po imieniu no, niektóre rzeczy po prostu zdekonstruować, powiedzieć, nie, no, właśnie z tym gipsikiem. Nie, to nie jesteś ty, to jest twój gipsik. Tak? To jest jakiś wspornik, na którym trzymałeś, trzymałeś różne rzeczy przez lata, trzeba niestety ten wspornik wyeliminować, no bo o, coś tam. Nie? Czyli przejść przez ten etap i potem, jak już mamy to sedno, no to możemy pracować no na przykład na tym, że większość ludzi boi się samotności i to jest normalne ludzkie doświadczenie. I nikt nas nie uczy obsługiwania tego, co to jest, jak ktoś nas zdradzi, albo jak nam złamie serce. Uczymy się o amebach i innych doświadczeniach, pomysłach, z, nie wiem, zlodowacenie. Moje dziecko ostatnio uczyło się wszystkich y, fałdowań, które się odbyły w Europie. Ja się tego uczyłam 20 Pani <laughs> <laughs> y, to wypiwka y, lat temu y, i myślę sobie, po jaką nagłą cholerę. Tak? Skoro jak klikniesz fałdowania górotwórcze w Google'ach, to ci się pokażą wszystkie na całym świecie z mapami i jeszcze niektóre mapy są interaktywne na YouTubie i widać, jak tam ta Morena wędruje i mamy Mazury, a nikt ich nie uczy tego, jak obsługiwać odrzucenie. I jak obsługiwać na przykład, nie wiem, to coś, co w człowieku rośnie, jak zostanie publicznie, nie wiem, zniesławiony czy obrażony na Facebooku i, i zostaną dotknięte jego najdelikatniejsze kawałki. Nie? Że, że po prostu my nie mamy na to narzędzi. I lata życia bez tych narzędzi owocują fatalnymi wręcz historiami związanymi ze związkami. No, no wiesz, no jak robić dobrze, jak nie wiem, jak robić dobrze. I to nie jest nasza wina, to w ogóle no po prostu świat tak wygląda. Nikt nas nie uczył, nikt nas przez to nie przeprowadzał. Nikt nas nie uczył, że mamy emocje. Ale też wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że <grych> ja się oczywiście zmierzyłam z tym u siebie, ale też towarzyszę różnym osobom, które się z tym mierzą, że ja mam w ogóle prawo do tego. No tak. Że ja mam prawo do tego, żeby o siebie zadbać, żeby coś dla siebie zrobić, żeby być zmęczona. I nie muszę, nie muszę chorować, żeby leżeć i nie sprzątać. Tak. I nie chcieć mieć gości. Tak. Że masz prawo na przykład nie mieć dziecka. Mhm. I że to nie świadczy o twojej wartości. Że masz prawo nie chcieć żyć w stałym związku. Hmm. I to nie świadczy o twojej wartości, niezależnie od płci. Że masz prawo chcieć żyć w stałym związku i mieć sześcioro dzieci. I to też nie świadczy o Twojej wartości. To po prostu takie jest. Trzeba zobaczyć też to w takiej perspektywie, że rozwój psychologii czy psychoterapii to jest ostatnie 100 lat. My dopiero po drugiej wojnie światowej doszliśmy do wniosku, że takie doświadczenia ogólnonarodowe traumatyczne mogą mieć wpływ na jednostki. Ten słynne słynne badanie na myszach i na ich wrażliwość na zapach wiśni, które pokazuje, że trauma jest przekazywana transgeneracyjnie. Czyli, że my w Polsce, mając dziadków, którzy przeżyli wojnę, jesteśmy naznaczeni ich lękiem egzystencjalnym i musimy go uwzględniać w ogóle w całym swoim doświadczeniu życiowym. I to jest co innego niż na przykład, nie wiem, jakiś inny naród, który tego doświadczenia nie miał. Ale jak sobie popatrzysz w ogóle na dzieje cywilizacji, to to jest pierwszy moment od bardzo dawna, że my żyjemy w, takim, w takiej wygodzie i w takim bezpieczeństwie, że możemy się w ogóle nad tymi rzeczami zastanawiać. I wiem, że mnóstwo ludzi się śmieje i, i tam twierdzi, że trzeba zde zdelegalizować rozwój osobisty. Są takie frakcje, które bym rzeczywiście puściła z dymem, ale że to jest wielki dar. Nie było w historii ludzkości okresów takiej prosperity, spokoju, bezpieczeństwa i my to marnujemy, zamiast się zajmować, wiesz, dobrze sobą, właśnie tymi rzeczami, o których mówimy, dobrze planetą, dobrze myśleniem o biznesie, dobrze. Planowaniem rzeczywistości w taki zdrowy sposób, no to generalnie właśnie czas tej planety, nasz czas przecieka nam przez palce. I myślę, że jak sobie pomyślisz o takich krajach, w których wprowadzana jest w ogóle edukacja emocjonalna i jakieś takie trendy, nauczenie kolejnych pokoleń, zdrowego zarządzania własnym życiem, w płynnej nowoczesności, to widzisz, że to są kraje, które są wiodące pod kątem ekologii. Zrównoważonego biznesu, wiesz, takich rzeczy, które gdzieś mogą gatunkowi zapewnić przetrwanie. No, a my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A w jaki sposób tłumaczysz kulturę i cywilizację, zdobycze cywilizacji wschodu na język zachodu? Różnie to robię. Bardzo często ci klienci, którzy mnie wybierają, to są tacy klienci, którzy sami są już zainteresowani, więc jakoś budujemy wspólny słownik. A jak w ogóle nie są, to na przykład sięgam do takiego rezerwuaru, jakim jest popkultura i biorę na przykład takie figury jak Joda. Joda hmm? to jest taki. Y do or do not. There is no try. To jest to, co najczęściej mówię w gabinecie. No i Joda to jest taki, taka figura wschodniego mędrca, który uczy młodego wojownika, dając mu różne trudne lekcje. Między innymi na przykład mówi mu, że wojna nikogo wielkim nie czyni i w ogóle mówi korzeniuszka i świetnie posługuje się mieczem świetlnym, Większość la la la. No większość 30, paru 40 czterdziestolatków oglądała Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny są bardzo między wschodem a zachodem, tam te, te oposy są wymieszane, więc biorę na przykład takie figury i próbujemy zrozumieć jakieś rzeczy w oparciu o jakieś symbole i takie przywołane postacie Tolkien. Fantastyczny kawałek, żeby różne rzeczy symbolicznie obtłumaczyć. Moim ulubionym symbolem ego tej przystosowawczej, takiej nie najfajniejszej części jest oczywiście golum, który, który opętany tą rządzą posiadania potwornieje. To dokładnie jak z naszym ego, czyli nie każe wszystkim czytać Hesego, Podróży na Wschód i Sitharty, i nie każdy musi medytować, ale w zasadzie każdy powinien mieć pojęcie, czym jest mindfulness. Nie, nie dlatego, że ja, tylko po prostu dlatego, że to nerwy koi. Czyli próbuję przy pomocy takich uniwersalnych, różnych tropów literatury, filmu, przeróżnych doświadczeń danej osoby, zbudować taki wspólny słownik, w którym będziemy mogli obtłumaczać pewne procesy psychiczne i pożyczać różne postawy czy pomysły z tego wschodu. Na tyle funkcjonalnie, oczywiście ja, ja sobie absolutnie zdaję sprawę z ograniczenia, jakie to ma, że my żyjemy na zachodzie, że dochodzi do takiej idealizacji wschodu aktualnie i że ta idealizacja jest sytuacji, Tak, A. i ja, tam, ja jestem z tym, ja wiem. Natomiast prawda jest taka, że wschód nie zrobił kilku rzeczy, zrobił bardzo dużo bardzo trudnych rzeczy. I pewne rzeczy są absolutnie nie do zrozumienia. Tamta kultura nie jest nastawiona na jednostkę, nie jest indywidualistyczna, tylko kolektywna. Więc my mamy na wejściu zupełnie inne porządki. Ale oni nie zabili sakrum i to jest powód, dla którego Polki pielgrzymują na Bali. I w ogóle Polacy się rzucili na Bali w ciągu ostatnich kilku lat, bo Bali jest taką wyspą, na której Baliczycy twierdzą, że oni się modlą po to, żeby cały świat mógł robić co chce. I oni naprawdę te modlitwy, codzienne oferingi, przemarsze, to wszystko traktują ze śmiertelną powagą. My to widzimy jako cepeli, ale dla nich to jest osnowa życia. I tam jest atmosfera sakrum. Może w kurorcie tego nie czuć, ale jak się wyjdzie na ulicę, dobra nie super turystyczną, to Bali jest wyspą, która żyje porządkiem religijnym. I wiesz, i nagle kilkadziesiąt samolotów w tygodniu wozi tysiące Polaków, którzy teoretycznie są zainteresowani tylko i wyłącznie zarabianiem pieniędzy, na jakąś wyspę, na której główną robotą jest modlenie się. Dlaczego? Bo tam mamy jakieś przynajmniej możliwość otarcia się, coś, co nie jest właśnie tym jedzeniem chleba i zarabianiem pieniędzy. Więc jest to idealizowane, ja rozumiem, i zinstagramowane, ale jak człowiek siedzi tutaj i na przykład mogę porównać jakieś Jakiś fenomen wewnętrzny do jego doświadczenia, które, odbył, które miał w czasie podróży do Tajlandii, Indonezji, Indii, czegokolwiek, i jesteśmy w stanie na tym zbudować jakiś, jak, jakiś model nowego zachowania, to już jest 30 razy łatwiej, niż byśmy to sobie tylko tłumaczyli słowami, zatrzymując się na poziomie, na którym większość ludzi się zatrzymuje, jak się uczy matematyki. Nie? Czyli takiego klepania jakichś formuł, które w ogóle są zupełnie nie o życiu. Ja jestem świadoma ograniczeń. To nie jest prosty proces, i on ma w sobie uproszczenia. I też wschód jest niejednorodny. I ja sobie zdaję też sprawę, że w tradycji buddyjskiej jest też dużo takich, no, najdelikatniej rzecz biorąc, nieciągłości, i że to nie jest jakaś w ogóle cudowna rzecz. Ale oni nie zabili sakrum, tak? czyli nie wyrugowali tej wyjątkowej, mistycznej części ze, swojego, ze swojej codzienności. Taką masę, bo oczywiście w Wietnamie to wygląda zupełnie inaczej. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, to na wschodzie ciało jest obecne. Znaczy oni się go nie pozbyli, nie. tam oczywiście ono jest poddawane praktykom. I są kategorie czystości, nieczystości cielesnej, chociażby w Indiach, tak? Ale ono tam jest obecne na zupełnie innych zasadach. I to już jest coś, wiesz, dla Europejczyka to już jest... Jak się tam zanurzy i zobaczy, jak to jest traktowane, no to... Znowu przechodzimy z jakiegoś takiego opowiadania o rzeczach na doświadczanie rzeczy i to pomaga. Nie, nie idealizuję wschodu. Nie mam takich, że uważam, że tam, wiesz, jest. Yy, powinniśmy wszyscy tam pielgrzymować i usiąść ramię, i już tam spędzić całe życie. W ogóle uważam, że yy, ta kontemplacyjna ścieżka jest bardzo dla wybranych i to zdecydowanie nie jest temperament normalnego Europejczyka żeby tak siedzieć w jednym miejscu i tylko kontemplować yy, po prostu rozległe fale własnej świadomości. Natomiast na pewno można coś wziąć i to całkiem fajnej alternatywy dla na świata, który jest bardzo technokratyczny właśnie, w którym w ogóle kontemplacji nie ma, nie ma mistycyzmu, nie ma ciała i który no, podporządkowaliśmy rywalizacji i postępowi, nie pytając o cenę. A ceną jest ostatnio Duka i popełnił w yy, chyba w kulturze liberalnej taki wywiad w którym powiedział że nadchodzi świat bez pracy i z gigantycznym kryzysem sensu. Ja nie wiem jak to z pracą, bo nie jestem aż tak, znaczy myślę, że intuicja jego Harariego jest całkiem słuszna, że pojęcie praca zacznie być luksusem. Natomiast wydaje mi się, że niestety mamy świat, który zaczyna być coraz bardziej wyzuty z sensu i coraz bardziej podporządkowany rzeczą które, no tak najogólniej, żeby też tutaj nie, nie jakichś wielkich filozofii nie budować, to nie jest świat dla ludzi. To jest właśnie pewna technokratyczna dystopia. I że w tym kontekście w ogóle zajmowanie się swoim ciałem, seksualnością, tymi delikatnymi, żyjącymi kawałkami, no to jest prawie kontrrewolucja. Zyskiwanie świadomości przez jednostkę być może niczego nie zmieni w planie świata, ale na pewno tej jednostce coś wniesie i bardzo i przejście przez, przez taki rozwój seksualności jest jedną z fajniejszych ścieżek, jakie można wziąć dla siebie na ten rozwój. Nie jedyną oczywiście, natomiast taką no, bardzo zasilającą. No i wychodzi na to, że nie jestem człowiekiem, który zajmuje się seksem, tylko zajmuje się filozofowaniem o świecie, ale no wiesz, jak pomyślimy o tym, że to jest ta energia życiowa, która nas napędza do wszystkiego, to Trudno, żeby nie pytać o celowość tych działań i o to, no dobra, no mamy jakiś potencjał, jakieś energię, jakieś możliwości, no to do czego ich użyć? Hmm. Jeżeli nie, do bzykania w piątek wieczorem po trzech kieliszkach albo trzech butelkach. Ale, jeśli chodzi o Twoją pracę, <laughs> to jeszcze chciałam zacytować: jednego z Twoich klientów napisał tak o tobie. Marta nie jest typem terapeuty, który siedzi z notatnikiem i przytakuje. Potrafi przerwać, gdy zbaczałem na emocjonalne manowce, czy traciłem czas na użalanie się nad sobą. Wtedy zadawała pytanie, które na które musiałem odpowiedzieć, by pójść dalej do pełniejszego, bardziej świadomego siebie. Tego właśnie potrzebowałem. Jej imponująca erudycja, którą wszyscy słyszymy, wtrącenie ode mnie, y sprawiała, że dowiedziałem się więcej nie tylko o sobie, ale także o tym, jak działa człowiek. Przyszedłem do Marty. Problemem dotyczącym mojej seksualności, okazało się, że chodzi o coś więcej niż seks. Po roku intensywnej pracy wyszedłem z jej gabinetu silniejszy i dojrzalszy. Jak zmieniają się przez Twoje procesy, Marto, ludzie i jak Ty się zmieniasz przez to, że tym ludziom w tych procesach towarzyszysz? To, to był bardzo piękny proces. To był bardzo piękny proces z mężczyzną, który był bardzo gotowy. Na to, co się wydarzyło. I myślę, że to jest jedyna tajemnica sukcesu, że spotykają się dwie osoby, które mają chemię. Ja też z pełną pokorą traktuję fakt, że nie wszyscy będą mieli dobrą chemię ze mną. Ja nie jestem typem łatwego terapeuty, co zresztą wybrzmiało w tych słowach. Wiesz, między wierszami tam to jest. Um, to nie znaczy, że bije ludzi po głowie, ale no, no, ja sobie zdaję sprawę, że praca ze mną to jest, to jest srogie wyzwanie. Ja mam nadzieję, że ono się opłaca tym ludziom, którzy je podejmują. I jak się spotykają dwie osoby, które mają dobrą chemię, jest ta gotowość terapeutyczna, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I w ogóle tego nie oceniam: typu, o, bo ktoś nie gotowy, to gorszy. Są tacy ludzie, którzy potrzebują się znaleźć w bardzo trudnym miejscu swojego życia, żeby mieć wystarczającą przestrzeń, żeby zmieniać te głębokie kawałki. Ja po w ogóle pracuję w dwóch trybach. Jeden to jest taki bardziej interwencyjny, trochę rozwiązywanie problemów. Ja bym to trochę nazwała coachingiem, ale dobra. Krótkoterminowe, kilka spotkań, przetrzypanie rzeczy, bo czasami coś takiego jest potrzebne, i mam ten swój ulubiony tryb terapeutyczny, który jest długotrwały. Ta terapia była krótka, trwała tylko rok. Taka norma to są dwa lata, i w którym się dzieją właśnie te takie, wiesz, no, no chcę powiedzieć grubsze, bardziej zaawansowane procesy tej dekonstrukcji i rekonstrukcji, o których mówiłyśmy wcześniej. I jak jest ta dojrzałość, która naprawdę no, jest rodzajem łaski, drodzy państwo, i po prostu tak. I nie da się w niej wydać. Że jak chce się naprawić, a nie ma tego czegoś, to po prostu ja, ja takie mam poczucie, że trzeba sobie dać odrobinę przestrzeni i być może poczekać na taki moment, w którym jednak temat zaskoczy, nie zmuszać się tylko dlatego, że nie wiem. Znajomi mówią, że mam iść na terapię, a ja tak naprawdę tego nie czuję. Czy partner, partnerka mówią, że mam iść na terapię, a ja naprawdę tego nie czuję. Bo jak jest ta dojrzałość, to wtedy jest naprawdę dużo łatwiej znosić ten znój. To jest dyrka. Efekt jest spektakularny. Tak. Efekt jest przepiękny i przecudowny. I to jest, wiesz, no terapeuci, nawet jak biorą w miarę dużo za sesję, to oni nie, nie zarabiają aż takich pieniędzy, żeby można było uczciwie powiedzieć, że terapeuci to robią dla pieniędzy. My jesteśmy niezwykle limitowani naszą własną wydolnością. Ja nie pracuję pięciu dni w tygodniu, nie przyjmuję od rana do wieczora. Ja wiem, jaką mam swoją wyporność, żeby to miało jakość. Muszę zrobić ileś swoich rzeczy, tam już tam pół biedy, superwizję, żeby w ogóle móc utrzymać te wszystkie procesy. Działającymi, że to, co się dzieje z tymi ludźmi, to jest taka nagroda dla większości terapeutów. Te wszystkie kobiety i mężczyźni, których ja znam, z którymi się przyjaźnię, którzy pracują z ludźmi, oni pracują dokładnie dla tego momentu, w którym można drugiej osobie powiedzieć, You are free to go. Proszę, wylatuj, radź sobie sam, sama. To jest fantastyczny moment. Fantastyczny, tylko przedtem jest piekło i szatani. I to jakby dla wszystkich jest trudne, dlatego my robimy różne. My terapeuci robimy różne rzeczy ze sobą, żeby z tym nie zwariować, i jakby staramy się być obecnymi w tym procesie dla naszych klientów. I jak to zmienia? Ponieważ energia seksualna to jest główny, główne paliwo w ogóle naszego życia, to jak się to wszystko dobrze udrożni i dobrze tym pokieruje, no to można uczciwie powiedzieć, że zmieni się prawie wszystko w życiu. Dlatego ja lubię ten kawałek, bo wiesz. Relatywnie duży nakład sił i środków, ale zwrot jest nieproporcjonalnie duży. I w ogóle to nie jest o porównywaniu się z innymi modalnościami terapeutycznymi, to jest po prostu to, co ja czuję, w czym jakoś pływam, co, co jest moim wyrazem. Najczęściej do mnie przychodzą ludzie, którzy już wiedzą, że tak, dobra, chcę się odbić od tego wyzwania, jakim jest problem z seksualnością czy z ciałem np. brak jego akceptacji, albo jakieś tam, powiedzmy, trudności. Ale wiem, że, że ona, znaczy niedźwiedzka, robi te wszystkie dziwne rzeczy. To we mnie jest ta gotowość, żeby tych dziwnych rzeczy też y, popróbować. Ale są tacy ludzie, którzy chcą po prostu uzyskać jakąś ulgę w wyzwaniach na co dzień. No i my się rozstajemy nie dlatego, że tutaj coś jest źle albo że, ktoś, że wszyscy muszą robić tak jak ja uważam, tylko dlatego, że nie mają inne potrzeby. I to też jest spoko. Z niektórymi nie mamy chemii. I to też jest spoko, bo to jest bardzo ważne, żeby szukać terapeuty do momentu, aż człowiek się poczuje bezpiecznie i jakby w, z właściwą osobą. Więc to jest niesłychanie zróżnicowany proces. No i karmi mnie to, co powiedziałam i rzeczywiście gdzie oni się znajdują. No najczęściej z, z dużym ukontentowaniem mogę powiedzieć, że oni się znajdują w jakichś miejscach naprawdę fantastycznych. W sensie wolności, takiej integralności wewnętrznej. Odporności na świat, z jego przekazami, przymusami, to o czym mówiłyśmy. No, na przykład, jeżeli kobieta, która jest singielką i która chce być singielką, wychodzi ode mnie z gabinetu i zupełnie swobodnie, bez konfrontacji z kimkolwiek, potrafi przeżyć życie, nie decydując się na związek i na dziecko ze względu na presję otoczenia, rodziny czy kultury, no to to, to jest wolność. Ale też, na przykład, są weselsi, to jest fajne. Bardziej się bawią. Bardziej są tacy... bez troscy. Beztroscy. Beztroscy. Tacy bardziej dziecięcy, nie infantylni, tylko tacy spontanicznie dziecięcy. Bardzo często też bardziej kreatywni, no bo korek to jest jeden korek. Tak. <grych> Możemy go tam nosić albo nie. Jak go już wypchniemy, to, to udrażnia się wiele rzeczy. Są też dużo bardziej... Zdolni do opieki nad swoimi delikatnościami, nad swoimi krzywdami, nad swoimi trudnymi doświadczeniami, które mamy wszyscy. Nie chodzą po świecie i nie zmuszają innych, żeby się inni nimi opiekowali. Tak, tak daj, jest, tak. daj. Tak, Albo, no, Albo nie, jest... nie opiekują się na siłę innymi po to, żeby dostać tak. to w, w ramach gratyfikacji. No, mają bardzo często dużo lepsze życie seksualne, chociaż to też nie jest reguła, bo czasami na przykład dochodzą do wniosku, że. Dużo mniej ich to interesuje niż interesowało na wejściu. To też jest ciekawe. Bo na przykład, i to bardzo często dotyczy mężczyzn, tak zbudowali swoje życie emocjonalne i tak je poszerzyli i tyle rzeczy się dla nich emocjonalnie wydarzyło, że seks przestaje być jedynym obszarem, w którym oni mogą mieć bliskość emocjonalny kontakt z drugim człowiekiem. Więc przestaje być takim obłędem, taką fiksacją. On, on jest fajnie, jest fajny, ale nie załatwia ale tysiąca, nie tysiąca innych, rzeczy, tak. innych rzeczy, do których służył wcześniej. Hmm. Nie? na przykład przestając przedmiotowo traktować swoje ciało, dużo fajnych rzeczy może się wydarzyć po drodze, no ale żeby nie było żadnej idei, to, to jest dalekie, bo ja tu nie sprzedaję e, wręcz zniechęcam to nie jest instagramowa podróż, wiesz wsiadam na lotnisku w Doha wiesz, z VIP launch, z szampanem w dłoni wysiadam na Bali, wiezie mnie luksusowa limuzyna do rezortu w dżungli i tam po prostu doznaję oświecenia, nie, 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 to to jest podróż Doliną Cieni. I tak jest z każdą terapią. Dobrą, właściwą, że ona musi nas zabrać w trudne miejsca. W takie miejsca, w które normalnie nie chodzimy, hmm. żeby się te ważne rzeczy wydarzyły. Ja też wiesz, co jak sobie przypominam swoją terapię, to pamiętam, że mi się ciągle chciało spać. Ja pamiętam, że byłam ciągle zmęczona. A w dni, kiedy jechałam na terapię, to po prostu po drodze spałam. I praktycznie poza pracą, jakimiś takimi no, podstawowymi rzeczami, które robiłam to ja nie miałam sił ani ochoty, nie wiem, na chodzenie do kina, na spacery, na spotkania towarzyskie, bo to mnie tak dużo kosztowało i w zasadzie, kiedy przeszłam już taki, powiedziałabym, najtrudniejszy moment, to nagle po prostu te siły wróciły. Ale to też jest tak, to też mi terapeutka powiedziała, że pomiędzy terapiami ta terapia się też działa. Ona integruje. To się, tak, tak, i że to wymaga energii. I żebym ja sobie też jakby wpisała, że to pozwoliła sobie na to zmęczenie, które temu towarzyszy. Akurat ja tak miałam. Właśnie bardzo fizycznie dużo zmęczenia we mnie w tym czasie było. Tak, to jest niezwykle energochłonny proces. Niezwykle. I to w ogóle nie ma nic wspólnego, wiesz, z takim napra powierzchownym naprawianiem, bo to czasami potrafi się wbić w takie kawałki głęboko, że wiesz, że jakieś zdanie terapeuty ci pracuje tygodniami w głowie, nie? robiąc chaos kompletny, wywracając rzeczy do góry nogami. I to, to nie tak, że tam ci terapeuty już w ogóle od siebie abstrahują, ale to nie są oceny, to nie to po prostu jest jakieś takie coś, nie? Zdanie hmm. w stylu, rozumiem, pani się bardzo bała wtedy. Nie? To jest takie proste zdanie. Ale w nim jest jakieś w ogóle uznanie tego, że ktoś miał prawo, że był w jakimś miejscu, i czasami to potrafi w ogóle. Ja mam jakąś kolekcję takich zdań, które wykliknęły ludziom rzeczy. I na przykład jednym z moich ulubionych jest, jak powiedziałam do klientki, że to mi nie wygląda na depresję, tylko na tak zwany GAD, czyli General Anxiety Disorder, i ona z krzesła spadła. Ja nie diagnozowałam, powiedziałam, że to mi wygląda w ogóle jakoś tak, że warto, żeby to jakoś mówić, potrzebujemy to pogłębić. Ona myślała o sobie jako o osobie depresyjnej, brała lekarstwa, robiła różne rzeczy, była w tym kierunku prowadzona, a ja po prostu, rozumiesz, znowu metoda na Sherlocka, nie zwracałam uwagi na to, co było mówione wcześniej, tylko popatrzyłam na nią, jak ją czuję, co ona wnosi. To nie jest depresja, to jest lęk, lęk uogólniony i ona miała tak jakby ktoś, jakby ktoś jej patelnią w ogóle, wiesz cios sprzedał. I to był bardzo przełomowy moment, bo ona też zaczęła inaczej myśleć o sobie w tym wszystkim, bo inaczej się pracuje z depresją, inaczej się pracuje z lękiem. Jest mm. takich rzeczy jest, jest rzeczywiście sporo. I jeszcze jak para pracuje, jest Jezusie, ile to, na to wachy idzie. Mm. Y no bo wiesz, to, to, każdy jest w swoim procesie, plus ten, ta relacja, która jest czy jakąś trzecią jakością, jest w procesie. Mm. Potąd. Ale jest to też taki moment, w którym możemy się o siebie zatroszczyć i zadbać. Jeszcze przychodzimy do tego terapeuty, on jest skupiony na nas. Wiadomo, że gra do naszej bramki, tak? To nie, nie dlatego, że jakieś cuda, tylko że taka jest umowa, że jemu chodzi o to, żeby nam było lepiej. To jest taki komfort, który naprawdę... Czasami to jest pierwsza osoba. Czasami to jest pierwsza osoba, która naprawdę której, dba. Tak, możemy usiąść i się tak poczuć. Tak. W tych czasach to uważam, że to są jakości, które są nie do przecenienia. Ale to bierze bardzo dużo wachy. I też często jest tak, że następuje rekonfiguracja otoczenia, prawda? Tak. I tu się też zaczynają dziać różne zmiany. Tak. I to nie tylko chodzi o to, że ktoś nagle usiadł i stwierdził, że zmieniam swoją pracę, ale tak też może być. Ale mogą się zmieniać relacje. Ja pamiętam, że wiesz, w trakcie mojej terapii ja nagle sobie uświadamiałam, Biorąc telefon, że ktoś, z kim było dla mnie oczywiste, że się przyjaźni, ja nie, nie mam potrzeby z tym człowiekiem o niczym rozmawiać. Albo, że widzę jakąś relację, widzę ją zupełnie inaczej. Widzę, co sobie we dwie te osoby żeśmy z tą drugą osobą załatwiały, a ja już tego nie potrzebuję w ten sposób załatwiać. I nagle się okazuje, że jedne relacje się rozpadają, a inne przechodzą na zupełnie inny poziom, więc też nie zawsze te zmiany są takie, że ja bym chciała takich zmiany. Tak. <laughs> w którymś z moich podcastów powiedziałam o, o tym, że w zmianie zawsze jest strata. I my często tego nie uwzględniamy, że wiesz, mm. że będzie trzeba uiścić nie tylko terapeucie, ale światu też i to mogą być piękne rzeczy. Gandhi powiedział tak, że bądź zmianą, którą się spodziewasz u, ujrzeć w świecie, bo często ludzie jak do mnie przychodzą, to mówią, no bo ja bym chciała, chciał, żeby ten partner jakoś mnie traktował. Nie. Ja mówię, o, znaczy granice. Nie? Bo partner nas traktuje tak, jak pozwalamy się sobie traktować, i jak ustawiamy tą dynamikę. Oczywiście ten partner ma swoją dynamikę sam, czyli na przykład ma tendencję do bycia przemocowym, dominującym, wchodzącym na głowę, albo uległym, manipulującym i pasywno-agresywnym, ale my jakby jesteśmy tam obecne w tej relacji. Nie? Więc jak on nas jakoś traktuje, to znaczy, że my na coś pozwalamy. No i czasami oczywiście jest tak, że ktoś jest po prostu. Patologicznie przemocowy. I koniec. I to nie jest wina tej kobiety, że żyje z człowiekiem patologicznie przemocowym i trzeba się z tego wyłuskać. No ale to są jakieś pojedyncze przypadki. No może pojedyncze to złe słowo, ale nie tak częste jak pewien układ, w którym my pozwalamy na jakieś rzeczy, po to, żeby na przykład nie musieć robić jakichś innych rzeczy. Albo móc robić jakieś inne rzeczy dla siebie. I ta zmiana jest fantastyczna, bo w ogóle, jak się pracuje nad seksem, bardzo ważnym tematem są granice fundamentalnym, żeby móc je dobrze czuć, wnosić, no bo jak sobie pomyślisz, to, to seks jest w ogóle o wpuszczaniu kogoś w bardzo intymną przestrzeń, dla kobiet i dla mężczyzn, dla kobiet jeszcze bardziej. I teraz jak my mamy ten, ten temat, jak wchodzenia do ogródka nieuporządkowany, no to na przykład pozwalamy się nadużywać seksualnie i to może być w małżeństwie, to wiesz, to nie trzeba jakichś cudów wymyślać, w sensie w takim typowym układzie, jak mówię małżeństwo, to myślę typowy układ, Dlatego, że my jesteśmy zupełnie nieświadome tego, że tych granic nie wnosimy. I teraz, jak taka kobieta zaczyna wnosić granice, to, to tak zmienia, rekonfiguruje całą rzeczywistość wokół niej i dzieci, i pracę, i związek. To może być fantastyczna zmiana, a może być tak, że <grytanie> wiesz, że ktoś po drugiej stronie płotu się przewróci z wrażenia, że zachukana, cicha myszka nagle mówi: Nie, ja nie mam zgody na to. Nie? I trzyma to, nie mam zgody i trzyma i nie daje się, wiesz, zbić z pantałyku i nie daje się podjechać i nie daje się zmanipulować, i nie daje się zastraszyć. Mówi, nie, nie mam na to zgody. No ale miała, nie, nie mam na to zgody. I reperkusje są każde. Fantastyczne i bardzo trudne. Łącznie z tym, że to w ogóle jest taka rzecz, którą wszyscy terapeuci mówią swoim klientom, że jeżeli są w związku i idą na terapię, to potrzebują bardzo dbać o to, żeby Druga osoba w tym związku nie tyle, że musi też iść na terapię, bo być może to nie taki moment dla niej, ale żeby nieustannie dbać o spójność tej relacji, bo jedna osoba się rozwijając naturalnie wzmaga takie separacyjne kawałki, prawda? No, robi się bardziej niezależna na przykład. Była zależna, jest mniej. Mniej zależna, albo była bardzo niezależna, wychodzi z takiej obronowej niezależności, potrzebuje bliskości, ale na jasnych zasadach, nie da się gdzieś podprowadzić właśnie w te power playe związkowe, które my mamy, że to jest taki kawałek, że trzeba bardzo, jak się idzie na terapię pojedynczo, trzeba bardzo dbać o związek, jeżeli człowiek chce o niego dbać, właśnie po to, żeby się nie rozejść, jakby nie, nie, nie rozminąć. Ale jak to idzie dobrze, no to po prostu fantastyczne historie się odbywają. Dzieciaki się uspokajają nagle, no bo na przykład matka zamiast z helikopterem, który po prostu wisi nad tymi dzieciorami, tam miętoli, wiesz, nie, 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 nie. wydaje jasne komunikaty, jasno określa co chce, jasno mówi jakie są konsekwencje rzeczy, oddala się w stronę swoich zadań, wiesz, zostawia tym dzieciom przestrzeń i one wow! Uf, uf. <laughs> Nie? Tak, jak to kiedyś pisał Wojciech Heichelberger, pomóż sobie. Daj światło odpocząć. Tak odetchnąć. Tak tak, 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 tak. Oj tak. Oj tak. tak. Ile w tym jest wiesz, o kochaniu siebie. Mhm. Więc y, z tej perspektywy, ta wcześniejsza nasza, ten nasz pasaż o, o zmianie świata jest jakiś bardziej namacalny. No bo, no bo jest tak, że świat wokół ludzi, którzy nad sobą dobrze pracują świadomie, może się bardzo pięknie przekonstruować. I to jest w ogóle chyba jedyna rzecz, która mi przynosi nadzieję, jako takiemu strasznemu pesymiście, to znaczy realistką jestem. To jest jakaś rzecz, która mi przynosi nadzieję. Czyli te procesy, które prowadzisz z ludźmi, tobie dają nadzieję. Tak, zwracają mi wiarę w ludzkość której generalnie nie mam. Uważam, że <laughs> jestem, jestem skrajnie naprawdę realistyczna. Ale to A... bardzo uwalniające przyjść do ciebie i jakby już na starcie wiem, że twoje oczekiwania, jakby twoje, twój sposób patrzenia na drugą osobę wychodzi z tego najniższego punktu, więc nie ma rozczarowania. <laughs> znaczy, to jest ciekawe, ciekawe, bo, znaczy nie, nie myślę źle w sensie personalnym, że jakby z głupi ten, no tylko jakby na ludzkość mam spojrzenie takie niezwykle powściągliwe. Z jednym z moich podstawowych wykształceń była niegdyś antropologia kultury. I jak widzisz, wiesz, pewne rzeczy, nie tam w perspektywie od 2018 do 2021, tylko tak na przykład od epoki agralnej do teraz, Ech, mech. Ciężko zachować jakąś świeżość i optymizm w tym. Nie? Jak widzisz, ja, ja, ja my jesteśmy cywilizacyjnie nie nierozgarnięci, najdelikatniej rzecz biorąc. I potem na przykład masz takiego człowieka, który właśnie, wiesz, Jakoś z takiego trudnego miejsca się zbiera i startuje do lotu, i w ogóle zaczyna nadawać sensy swojej egzystencji. Myśli sobie, kurczę, no, nie wszystek umrę. <grybuj> <grybuj> no, i a jakoś to wzmacnia. A jeżeli jesteśmy przy temacie zmian, to właśnie powiedziałaś o swoim jednym z podstawowych wykształceń antropologii kultury, ale też filologia polska, jesteś mm -hmm. polską filolożką, tak. tak samo zresztą jak i ja, i zastanawiam się, jak wyewoluowałaś z tego kulturowo-literackiego kontekstu. Do bycia terapeutką, bycia seks coachem, i to jeszcze w takim kręgu kulturowym, w jakim jesteśmy. To jest w ogóle ciekawa. Tam jest materiał na parę mitów miejskich. Pojadę anegdotycznie, bo pierwsza część naszej rozmowy była taka bardzo poważna, a druga, druga, druga część niech będzie troszeczkę lżejsza i żartobliwa. Jak miałam taki duży kryzys biznesowy, składałam swój biznes, w akcie desperacji udałam się do astrologki, niezwykle przytomnej kobiety. Sprawdziłam, nie miała szansy wiedzieć, kim jestem. To jest bardzo ważne, w tym ja tylko moje imię. Nie wiedziała, czym się zajmuję, nie wiedziała, skąd pochodzę, nie wiedziała, jak mam nazwisko. No i przychodzę do niej. Ja się w ogóle wzorem mojego literackiego pierwowzoru, głównie na biało-czarno, tudzież. Twój wzór to? Jennefer, oczywiście, jętej od female. I wchodzę do pani astrolożki, i pani astrolożka tak wyraźnie tupta wokół tematu. Jestem ubrana na białoczano, czarno wyglądam dosyć formalnie, mam wysokie obcasy, wiesz, laptopa pod pachą. Tę energetykę mam taką dosyć intensywną, więc ona tak widzę, że, że, że ona jakoś tak drepcze wokół tematu, takiej misji życiowej. I mówi: No, pani Marto, no tutaj widzę nieduże talenty do biznesu, ja mówię, to nie może być. <słyska> A ja tam, wiesz, bankructwo, te rzeczy, nie? myślę, no teraz mi to mówisz. No ale dobra. Poczekam chwilę. No, nie chciałam jej grillować, to no, nie było, nie chodziło o to, ale tak czekam co mi powie, wiesz, jakby co co ten. No i tam drepczemy, drepczemy. i ta pani Astrowek mówi: "Wie pani, ludzie to spełniają oczekiwania na przykład rodziców i zostają prawnikami, bo rodzice tego od nich oczekują, a to w ogóle się nie zgadza z ich misją życiową". Ja mówię, no 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 no. czekamy no, Nie wiem, no dobrze, to powie mi pani Coś, czego nie wiem? Kim ja powinnam być, i ona tak na mnie patrzy, i tak się zdobyła na odwagę, dojrzała kobieta i w ogóle ten i mówi: Pani powinna być taką czarownicą od seksu, i ja mówię, dobrze, bo jestem. I to był taki moment, ja wiem, że to wiesz, astrologia nikt tego poważnie nie traktuje, ale to był taki moment, ja już wtedy miałam zrobione studia seks coachingowe, już miałam praktykę, już robiłam różne rzeczy, ale to był taki moment, w którym tak się spotykają różne przestrzeni Aha, to o to chodziło, dlatego ja się tak namęczyłam, nie mogłam przez kilkadziesiąt lat swojego życia znaleźć dla siebie miejsca i robiłam milion różnych rzeczy. Wiesz, na stronie nie ma iluś tam studiów, które robiłam, także dlatego, że uważam, że to jest wyjątkowo nie i nie dżentelum. Jest jeszcze więcej? Znaczy, jest, ale masturbowanie się tytułami jest dla mnie absolutnie... Nie do przyjęcia. I u mnie w gabinecie nie wiszą moje tytuły, i nigdy nie zawisną, i nie ma tam całej, wiesz, tych wszystkich kursów, które zrobiłam, bo ja sobie myślę, że ja je robiłam dla siebie po to, żeby mój warsztat był taki, jaki jest. I jeżeli to jest tak, że ja to dobrze zintegrowałam, to ludzie, którzy ze mną pracują, i tak z tego wezmą. Oni nie muszą czytać moich tytułów. A jak ja potrzebuję wystawić tytuł, żeby ktoś mnie szanował, to jest jakiś temat, który trzeba sobie w końciku obrobić. Więc ja miałam strasznie wiele lat potwornej męki w wyjajeniu się, z czym ja powinnam wchodzić do świata. I jestem absolutnym przykładem, można wiem, w ramki, oprawić, że należy próbować do upadłego robić takie rzeczy, które są o tobie. Zaczęłam od informatycznych korpów. Tam w ogóle były pląsy w każdą stronę. Ta polonistyka oczywiście... Ja w ogóle miałam zdawać na prawo. Miałam fantastyczną polonistkę w liceum, która mówi, gdzie ty dzieciaku na prawo? Idź na polonistykę. Proszę na tę polonistykę. Tam się strasznie nudziłam w pewnym momencie. Więc jednocześnie pracowałam... Romantyzm w... Roman. czy starocerwienki Staro jednosłowiańskie? Starocerwienki mnie pokonał, naprawdę. E, historyczną znam na trzy plus, ale ja uważam, ja ja o że... Też... Też... To był sukces uh, mojego uh, studiów uh, po uh, prostu i, za pierwszym razem. I mojej przyjaciółki, która po prostu wiesz, szuflą mi palatalizację do głowy. Dyspalatalizację. No, proszę. miękki. <laughs> proszę, no widzisz, jak się dwa z boki spotkają. Wkładała mi to do głowy. Jedyne, co mnie interesowało, to średniowiecze i barok. Tak naprawdę z namiętności, bo to są takie dwie epoki, które wiesz, mają to wszystko, co mnie podnieca. Tam dużo umierania, życia, śmierci, mistyki, hardkory, to tam wiesz, takie było jechane. No, ale, ale to się skończyło po pierwszym roku u doktora Preisa, który teraz jest profesorem. A potem się zaczęło robić jakoś tak troszeczkę nudnawo, więc ta antropologia kultury, wtedy to było kulturoznawstwo. Pracowałam, no w ogóle jakieś, wiesz, milion różnych rzeczy. Pracowałam w korpie już wtedy. Przez chwilę strasznie chciałam być bizneswoman. Moja przyjaciółka, którą mam od tamtych czasów, do tej pory łacha ze mnie ciągnie, że ja w ogóle miałam taki pomysł, że się mogę zakorzenić w jakiejś korporacji. Oczywiście korporacje mnie wypluły, no mnóstwo rzeczy się działy i ja rzeczywiście od 2009 kiedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić Pussy Project to był taki projekt edukacji seksualnej kobiet połączony ze sklepem z wibratorami i takimi warsztatami, które z moją wspólniczką Dorotą robiłyśmy jeżdżąc po całym kraju. Mieliśmy taką wizję, że wystarczy polką powiedzieć że seks może być fajny i że może być przyjemnością, i one wszystkie wskoczą na tą falę i po prostu, wiesz, poserfują jak w teledysku z lat 50. w stronę wschodzącego słońca, no dupa tam. Jednak nie. Ja, ja wtedy jeżdżąc, bo Pussy projekt powstał pod koniec 2009, jeżdżąc po Polsce, mnóstwo się nauczyłam, ale też zobaczyłam po prostu, na jakiej bombie z opóźnionym zapłonem my siedzimy, z jakimi rzeczami się w ogóle Polki mierzą. Jak strasznie dużo tu jest nadużyć, przemocy, braku świadomości. I teraz generacyjnych, po kościach różnych Generacyjnych, rzeczy, ale nawet językowych takich, że my nie mamy języka, żeby o tym bezpiecznie mówić. No wiesz, to było, to było 10 lat temu, więc teraz się wytworzyło mnóstwo przestrzeni i w internecie i na zewnątrz, ale, ale to, to była pustynia. Były tylko felietony Alicji Długołęckiej w Wysokich Obcasach które wychodziły w 2008-2009, tak mi się wydaje, bo może ciupkę wcześniej. I to była taka fala wznosząca. Wtedy zadebiutowało parę projektów tego typu. I ja, ja jakoś zdobyłam szlify w boju i doszłam do wniosku, że no, na, na samej zabawie to my tego, proszę Państwa, nie oprzemy. Więc zaczęłam się uczyć na kolejnych studiach i na kolejnych studiach. I w ogóle tam w różnych innych miejscach, głównie po to, żeby tym kobietom, z którymi pracowałam w ogóle na jeszcze nie terapeutycznych y, zasadach, móc jakoś jak najlepiej służyć nie radą, tylko właśnie wsparciem i towarzyszeniem, żeby one mogły jakoś te swoje problemy, które przynosiły w naturalny sposób na, na te nasze mini warsztaciki, żeby im pomóc obsługiwać, bo tam były, wiesz. No, ja, ja miałam wizję, że uczę dziewczyny, jak y, ćwiczyć mięśnie na miednicy i y, zarządzać wibratorem, a tam one mi się rozpadały na rękach z opowieściami, wiesz, o nadużyciach i o tego typu historiach. I ja, ja byłam taka, ale to miało być o czymś innym, nie? Mhm. Więc szybkie tam po prostu ruchy wewnętrzne, żeby zacząć zdobywać warsztat. No i nagle się okazało, że biznes upadł, ponieważ jakoś rzekła. Naturalnych predyspozycji do tego nie mam. Natomiast zaczęła się kwitnąć ta ścieżka taka rozwojowo-terapeutyczna, i to się zaczęło doskonalić i zaczęło przynosić coraz więcej gratyfikacji. Nie tylko finansowych, ale takich właśnie, że ludzie przychodzą, polecają, chcą tu warsztaty, tu, to, tu, tamto, tu siamto. No i hirajemno. walnąłam tą książkę po drodze, która była też takim. Wiesz, z pasmem intelektualisty. Na, na, Zróbmy coś. Napisanie na książki, nazywasz, walnęłam tę książkę. Czy to, to chodzi o to, że po prostu ten proces zadział się tak szybko, czy po prostu... On był, był taki nieoczekiwany, wiesz, on był taki nieoczekiwany. Bo, bo to było tak, że zadzwoniła do mnie Agora i mówi, Pani Marta, to może by Pani książkę napisała? I ja mówię, ale o czym? O nie, no jak to, o czym? O seksie. No ale ja, co ja mam powiedzieć o seksie, no. No, pani tam, tam mówi rzeczy, a ja, ja, ja wiesz, ja, to nie było tak, że ja miałam uświadomioną kompetencję, że ja mam jakiś system zbudowany. Ja zaczęłam... byłaś chyba tą taką, co mieszka na balni i generalnie tam tych ludzi transportuje, żeby. i wozi po prostu, tam tak. i tam robi z nimi różne rzeczy, to też, ale to było trochę tak, że jak zaczęłam z Hanką rozmawiać, zaczęłyśmy nagrywać te nasze wywiady, i one potem zaczęły być spisywane. No wiesz, no moje kompetencje intelektualne nadal tu są. To ja za zaczęłam widzieć, że tam jest system. Że ja już mam jakieś okrzepły w miarę system wewnętrzny, i ta książka trochę zrobiła taką robotę dobycia go na zewnątrz. No nie było tak, że ja go miałam opisanego, i sobie tam usiadłam i napisałam książkę. To było tak, że ta książka wyjęła ze mnie coś, co było jakimś paradygmatem myślenia. To się rozwija, oczywiście, ja dalej jakoś slow seksowa jestem. No tylko taka się robię, na przykład teraz bym dużo więcej w tej książce uwzględniła takich rzeczy z cienia. Czyli z tych czyli czas na drugą książkę? Bez łapania mnie tu za słowa. <grych> z takich jakości, które są odrzucane, które są nieintegrowane. Nie? Zrobiłabym na przykład oddzielny rozdział o tym, na co my zgody nie mamy, co jest tabu, co jest trudnością. Ten mrok mnie jakoś bardzo mocno Interesuje i mam poczucie, że sobie z nim dobrze radzę. No więc to było to w ogóle meandrowanie, no ale okazało się, że w ten czy w inny sposób trafiłam na to, o co chodziło. To nie miała być umoralniająca gadka, ale naprawdę kurczę warto zawalczyć. E, za, 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 serio, ja to tak, bo teraz mam bardzo dużo kontaktu z młodzieżą przy okazji różnych rzeczy, chociażby dlatego, że moje dzieci już są prawie dorosłe. I widzę, jak oni się strasznie. No. No. I widzę, jak oni się strasznie pałują z tym, że nie wiedzą, co by chcieli robić w życiu. I ja im wszystkim mówię. Kidos lata to bierze. Jak wy macie mając 19 lat, czy tam nie, nie daj Boże, 16, macie wiedzieć, co chcecie robić w życiu. Jak za 3 lata świat będzie inaczej wyglądał. To jest też taka złość, którą mam do systemu, że, że nie mówimy młodzieży. Takich rzeczy, że, że mówimy o opowieści o szczytach kariery i o sukcesie, a bardzo mało jest opowieści o tym, co, jak, jak się strasznie trzeba namęczyć, i jak ile razy trzeba upaść, i ile razy naprawdę trzeba sobie dupę obić, żeby dojść do jakiegoś miejsca, w którym człowiek wie w ogóle z czym do ludzi, nie? i że to bierze lata, i naprawdę jakieś takie fantazje, że, że mając 18 lat, wiemy, co będziemy chcieli wnosić do świata, że one się dadzą utrzymać, to ja w to nie wierzę specjalnie. Ale to była droga niezwykle interesująca. Widzę ten uśmiech do wspomnień. Tak, tak, tak. Nie będziemy tutaj metrologii uprawiać, ale. To co teraz? Co przed tobą? Wspomniałam o podcastach, odkryłam podcasty, dlatego też gadamy w podcaście. Jakie to jest fajne rozumienie? Jezu, jakie to jest dobre. Powiedziałaś kiedyś coś takiego na fejsie. Że masz wrażenie, że wielu podcasterów to introwertycy. To kurczę, to jest to, jest to nie? Że, że to jest intymna forma komunikacji. Ja jestem aktualnie w zachwycie. Mam swój podcast o Zmierzchu, który jest o seksie i o sensie. I o złości, i o granicach. I jest niemiły, i męczący, i w ogóle go nie słuchajcie. Tak. W ogóle go nie słuchajcie, bo was w zły humor. Chyba, że chcecie naprawdę coś zmienić, to wtedy słuchajcie. Więc na pewno te podcasty. Myślę, nad, rozwijam takie moduły warsztatowe, które są gdzieś właśnie i o seksualności, i o tym roku, o którym mówiłam, czyli o tych niezgodzonych częściach ja. Myś, myślę, że nowa książka ona się bo ja się nie zobowiązuję, ja myślę, że ona się wyjaja powoli, bo to też tak mam poczucie, że na tyle się dużo we mnie zakumulowało świeżych treści od wydania Slow Sexu, który był w 2016 i na tyle gdzieś zdobyłam nowych doświadczeń, że już jest tyle materiału, że rzeczywiście jest co, wiesz, dać światu. Zobaczymy. Trochę jestem też na etapie, ponieważ ostatnio byłam srogo dognieciona robotą z różnych tam powodów, jestem na etapie powrotu do swojej pasji życiowej, czyli do nurkowania technicznego, które jest jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłam. Ostatnio na technicznych byłam chyba ze 4 lata temu, i to nie jest tak, że można wskoczyć do wody i wiesz, tam sięknąć jakąś cyfrę, gdyż na cyfrach nie za bardzo mi zależy, trzeba się rozpływać i w ogóle znaleźć swój rytm znowu spokojnie w tym wszystkim. Więc chcę parę najbliższych miesięcy oprócz tego, że pracować i, i robić różne rzeczy, to jednak dużo ponurkować. Albo przynajmniej tyle, ile się da. No i mieć dużo radochy z życia. A potem zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem, co będzie z wszechświatem za dwa lata. Ale na pewno podcasty to jest taka rzecz, którą się pobawię jeszcze chwilę i będę z nią eksperymentowała, bo to jest głupie zdanie, ale no to jest jakieś medium do rozmowy o seksualności, takie Najtrafniejsze, i cieszę się, że je znalazłam, bo też mam poczucie, że tędy można transportować bardzo dużo treści, które trafiają zupełnie inaczej niż, niż inne. O, hmm. niż te inne. I oczywiście można się do ciebie zgłosić. Z potrzebą procesu. No, ale to tylko jak Państwo bardzo chcą. Naprawdę. <głos> <głos> Naprawdę bardzo. <noise> bo jak tak nie bardzo, to nie. Hmm. nie. Twoją stronę i tytuł książki wszystko podam w opisie pod tą rozmową. I bardzo Ci dziękuję. To była przyszła. bardzo miła rozmowa, naprawdę. Dzięki. Mm, dzięki. I Państwu też za czas i uwagę. Hmm. Ten odcinek. Powoli dobiega końca. Bardzo się cieszę, że byliście z nami. Dziękuję też za Wasze uwagi, komentarze, refleksje, pozytywne oceny na iTunesie. Wszystko to działa na mnie niezmiernie mobilizująco i ogrzewa mnie od wewnątrz. Jestem ciekawa Waszych refleksji po wysłuchaniu rozmowy z Martą. Jeśli poruszane tematy Was rezonują, to jak zwykle nie mogę się doczekać Waszych komentarzy i wiadomości. A jeżeli jeszcze nie znacie podcastu Marty, to gorąco go Wam polecam. Przypominam tytuł o zmierzchu, a link do tego podcastu i w ogóle do różnych miejsc, w których możecie znaleźć w sieci Martę, znajdziecie na stronie słuchamgadam.com w opisie pod tą rozmową. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.